Ja coś się rob... trochę tego nawet? Bałem się. Ale żeby, wiesz, wyjść samemu, nie wiem, odpowiedzialność, że nie strzelisz rzut karny, no to gdzieś się czaiłem. Bo nie jestem nie wiadomo jakim piłkarzem, bo jestem prostym, zwykłym zawodnikiem, ale który... Swoją, jakby, można powiedzieć, wielkość zbudował na prostych rzeczach. Gra na obronie to jest prosta gra, tam cudów nie ma. ja się, Jak się nauczysz pewnych rzeczy jesteś fizycznie dobrze przygotowany, to dobrze wyglądasz w meczu. Jak nie masz kontuzji, to jest mecz reprezentacji, nie możesz być zaskoczony. Albo grasz, grasz dobrze, jak nie wskakuje następny na Twoje miejsce, nie możesz popełnić błędu. Ja na przykład chcę i spać, a ja w głowie mam, robię trzy serie, czy robię dwie serie. I kolejne dwa, trzy, trzy dni myślisz o tym że przyznałem się do błędu, że jestem słaby, a wiesz, a, a życie idzie dalej. Ty musisz robić trening, musisz odebrać syna ze szkoły, musisz ten, a trzy dni jesteś w tym bigosie, jest kolejny mecz i znowu zagrasz źle, wiesz. A, a szybkie odcięcie się od tego i zapomnienie o sytuacji, mózg w, to, w tym momencie ci podpowiada, wszyscy będą gadać. Przez ciebie, jesteś słaby, jesteś najgorszy, wiesz. Wszyscy dookoła, ostatnie twoje mecze prezentacji, jak mogłeś zawieść? A ty mówisz, chuja, chuja, gramy dalej. Partnerem tego podcastu jest Solflabs, czyli naturalne suplementy inspirowane inteligencją natury w oparciu o organiczne składniki roślinne. A jak zwykle z kodem w opisie odcinka znajdziecie tam zniżkę na wszystkie produkty, a więcej informacji znajdziecie na stronie www.solflabs.eu. Moim gościem dzisiaj ikona piłki nożnej, 38-krotny reprezentant Polski. Michał Pazdan, cześć. Witam, witam, dzień dobry. Chociaż najbardziej chciałem się przedstawić jako ministra obrony na narodowej, ale zastanawiałem się, że mogłaby część słuchaczy, która by naprawdę uwierzyła i upol upolityczniłaby twoją postać, więc zamkniemy to. To jest zresztą też z drugiej strony, powiem ci, bardzo ciekawe, że ty dostałeś to stanowisko od kibiców, którzy zobaczyli, że można grać z orzełkiem na piersi, z takim poświęceniem, i jakiego oni by oczekiwali. I chyba sam przyznasz, że to nie jest też łatwe zadanie, żeby przypodobać się kibicom. Jak ty w ogóle to odbierasz? No po pierwsze, muszę, muszę powiedzieć, że trafiłem na dobry okres reprezentacji. I to jest podstawa, tak? To był czas, gdzie my w 2016 roku, po, po, wielu, po wielu, jakby latach e, może nie niepowodzeń, ale słabszych wyników reprezentacji, trafiliśmy na czas, gdzie zaczęło jeść. zaczęło żreć. No i e, wiesz. Teraz po czasie widzę, że jednak ludzie potrzebują e, utożsamiać się z kimś. I tak? ja akurat trafiłem e, na te mistrzostwa z formą, trafiłem z formą. E, no, fajnie mi się grało. Dobrze to wyglądało tak, tak naprawdę nie z mojej strony, ale też z całej reprezentacji, I, i, i wiesz, jak to jest w Polsce, nie? Dopisuje się od razu historię, memy i inne rzeczy, więc, więc to był jakby taki początek tego wszystkiego, ale, ale gdzieś. No, naj, na, na, najciężej to było utrzymać, tak, najciężej to było utrzymać, i, i tutaj e, ludzie zawsze pamiętali mnie z tego meczu e, z Niemcami w 2016, w 2016 roku, no i później na, najciężej, najciężej, to wszystko było utrzymać, bo wiesz, też nie chciałeś po prostu tych ludzi za, zawieść, nie? Więc e, z jednej strony to było. O fajne, ale z drugiej gdzieś to była ta jakby przed tobą taka długa droga, gdzie musisz za wszelką cenę się utrzymać. To też jest ciekawe, co właśnie powiedziałeś, że ludzie mają taką potrzebę tworzyć takie ikony w sporcie, prawda? Trochę tak, jak że zrobiłeś coś charakterystycznego i oni przez tyle lat już jesteś tak zapamiętany, dlatego ja też tak cię przedstawiłem. Ikona polskiej piłki, bo ty już na zawsze nią pozostaniesz ze względu na to, co się działo właśnie w tym czasie, prawda? Ludzie też ci dali taką łatkę. To jest trochę tak jak... Ty też o tym widzisz, wspomniałeś, że tak jak e, je, o Jerzy Dudek jest chyba też fajnym przykładem, że Jerzego Dudka też bardzo dużo ludzi pamięta. Z no, Stambułu, z finału. Z, z finału właśnie z, z, z finału Ligi Mistrzów z Dudek Dance, prawda? Tak że, że, że właśnie jak on tańczył i ten jego ruch i, i ludzie go pamiętają. Czy na przykład No Zidane Zidane też dużo osób go pamięta z tego jak skończył swoją karierę, czyli jak wywalił z główki marką Matraciemu, prawda? Więc to... No są takie momenty, tak, to są takie momenty, które, które, ludzie zapamiętują i tutaj tak naprawdę przez to stałem się rozpoznawalny, to był to moment, w którym stałem się rozpoznawalny i jakby całkowicie też jakby postrzeganie mojej osoby się zmieniło. bo wcześniej człowiek żył takim naturalnym życiem, tak, gdzieś Trenował, chodził do sklepu. Okej, okay, ludzie z, z, co interesują się Ekstraklasą, m, wiedzieli, kto, jest, kto ja jestem. Natomiast e, nie byłem. Ta, ta, ta twarz moja się czasami śmieje. Po prostu ludzie jakby tak szczególnie szczególnie, szczególnie się patrzą. Tak? Gdzieś gdzieś jak byłem w sklepie, czy byłem e, w innych. W innych miejscach, no widać tą rozpoznawalność i ja też czasami się śmieję, że mówię, do no, żony, zobacz, czaj się, żeby podejść. nie, No i czaj się, czaj patrzy, sprawdza, a sprawdza na, wiesz, sprawdza na Google, na grafice, Ja już widzę, że on mnie sprawdza trzy razy. Ja mówię, chodź, chodź, zrobimy zdjęcie. wiesz, Ja go wyprzedzam, nie? Ja się śmieję, że ja go wyprzedzam, chodź, zrobimy sobie, nie ma problemu. Wiesz, dobra, 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 wiesz. No i, i to jest właśnie to, że. E, ten moment, który był w 2016 roku, jakby dał tą rozpoznawalność. I tak jest. I, i Ja wiem o tym, że tak jest i pomimo nawet, nie wiem, 8 lat, 8 lat mija i ludzie nie powiedzą ci, że jak było fajnie, nie wiem, w 2017, czy pamiętają mnie z 2015, czy w ogóle nie wiedzą, gdzie grałem teraz. A ty jeszcze grasz w piłkę? Wiesz, są takie pytania, ale zawsze pamiętają... Ten 2016 i mówią za te wspomnienia, za to, że tak było fajnie. Po prostu gdzieś tam mi, mi, mi gratulują. I to, to jest miłe. A to jest miłe, ale, ale, ale mhm. właśnie o czym powiedziałeś, jak to w życiu, jak to w piłce jest, że są pewne momenty, które jakby w ogóle zmieniają postrzeganie Twojej osoby, i tak naprawdę to nie jest zależne od ciebie, tylko zależne od tych rzeczy dookoła, które są w mediach i które też kreują. Mm, Taką, taką rzeczywistość. A masz tak, że zbierasz z żniwa tego wizerunku do dzisiaj, że masz tak, że też dzisiaj ktoś do ciebie podchodzi i pamięta ci z tych czasów i jeszcze, jeszcze tak szturcha i patrzy na ciebie i to widzisz? Właśnie głównie ludzie mnie ko kojarzą z reprezentacją, wiesz. Nawet taki przykład, jesteś na, dajmy na, na Facebooku, Instagramie, dodasz jakiś post związany z normalnym funkcjonowaniem twoim, czy z w klubie, w którym jesteś, to on jest tak, ma taką liczbę odbiorców, wiesz, mhm. nie wiem... 10%, 15%, a dodasz powiązane z reprezentacją, czy życzysz powiedzenia chłopakom, czy po prostu jesteś na meczu, z synem sobie robisz zdjęcie i nagle jest, wiesz, jakiś wow, nie? że Pazan jest na meczu reprezentacji i, i, i wiesz, że to jest jakby. widać, że jest to szeroko komentowane, tak? I tutaj gdzieś jednak ta moja osoba nie jest związana z klubami, w których grałem. Oczywiście z Legią też jest, jest, jest duża rozpoznawalność, ale jednak ten fame, ta cała otoczka, ta, ci, wszyscy, ci wszyscy ludzie, jednak. E, oglądają prezentację. I tutaj e, moja moja osoba jest jakby z nią e, związana. Okej, okay, jeśli powiedziałeś o kibicach, to jak reagujesz na presję ze strony kibiców i ze strony mediów? Bo piłka nożna, no to jest sport narodowy w Polsce ma bardzo taki emocjonalny wymiar, gdzie. Możesz w jednym momencie albo być na topie, albo być, być jechane przez całą Polskę, że tak powiem. I ty też byłeś na dwóch stronach. Wszystkie momenty. prawda? Ja Więc... miałem w swoim życiu wszystkie momenty, wiesz. Ja też trzeba wrócić do korzeni. Chociaż, przepraszam, to jest ciekawe, że tych momentów, gdzie byłeś na dole, że to, co się działo w 2016, to całkowicie wyparło to, co było wcześniej, prawda? Dokładnie. To jest ciekawe. To jest, to jest, to jest ogromnie ciekawe. I wiesz, i... No właśnie, trzeba zacząć od, od podstaw. No, ja gdzieś wychowałem się w Nowej Hucie, w Krakowie, a w ogóle nie miałem styczności zupełnie z tym światem mediów, z ludźmi znanymi, nie wiem, z nawet rozmową, zwykłą rozmową z kimś, kto grał, a, czy w reprezentacji, czy na dobrym poziomie. No, w ogóle nie miałem z tym styczności, wiesz. I w momencie, kiedy jesteś, zaczynasz być rozpoznawalny. Nie znasz tego. To nie był też czas Instagrama, to nie był też czas Facebooka i nie wiesz, jak tym, z tym funkcjonować. Ty się wszystkiego uczysz. Na początku w 2008, powiem ci przykład, jesteśmy na, na. No, nie, że jesteśmy, dostałem powołanie do reprezentacji. I oczywiście, jak to w Polsce, szeroko komentujemy, kogo, kogo powołują, kogo nie powołują. No i wiesz, i ty podświadomie nie chcesz tego słuchać, nie chcesz tego czytać. Wszyscy, po co ten pazan? Po co ten pazan? W ogóle kto to jest, nie? Ileś tam kilka meczów w prezentacji zagrał, yy, kilka meczy w Ekstraklasie i, i wiesz i i ta cała otoczka ci wszyscy ludzie dookoła, którzy no, którzy cię komentują, to wpływa na ciebie. Ty nie chcesz, ale wpływa na ciebie i to jest ogólnie negatywne odbierane, tak? A ty, a ty osoba, która nie ma styczności z ludźmi ze świata mediów, nie ma styczności z, z taką swobodą, nie wiem, wypowiadania się, wiesz, że jesteś w tym słaby. Nie chcesz wychodzić przez szereg. I to wpływa na ciebie tak, że po prostu jesteś pod ogromną taką presją, jakby wewnętrzną, i tak naprawdę chcesz się skupić na piłce, ale wiesz, że po prostu y, jesteś obserwowany i nie jesteś pewny siebie. To jest jakby główne, 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 główna rzecz, którą, którą, trzeba, którą trzeba mieć już w, młodym, w młodym, młodym wieku, pewność siebie. Ja tej pewności siebie nie miałem, jeśli chodzi o, o moją osobę. I dopiero ją nabywałem, jakby z umiejętnościami, tak? Im byłem lepszy, tym też miałem większą pewność siebie, nie wiem, w wypowiadaniu się, w. Nie wiem, nawet w takich rzeczach stricte szatniowych, nie? że też miałem wpływ na, na inne rzeczy, bo gdzieś wcześniej e, miałem to zakodowane. Lepiej się nie odzywaj, zagraj do najbliższego, nie kombinuj, rób swoje, wiesz, po prostu taka jakby e, robić proste rzeczy, ale żeby nie wychodzić przed szereg, nie wiesz. I to też ja też wtedy mogę powiedzieć po czasie: potrzebowałem czasu, żeby dorosnąć do tego, żeby jakby poczuć się naprawdę piłkarzem, tak? Bo gdzieś wychowałem się w świecie szyderki, jednak w świecie, w którym, nie no, gdzie ty się nadajesz? Wiesz, że się nie nadajesz, rozumiesz, A, ale trenujesz mocno, taki mental, że wiesz, trenujesz mocno, ale się i tak nie nadajesz, jesteś jakimś tam szarakiem, jak się uda, to dobrze, jak się nie uda, byleby nie spierdzielić, nie? Wychodziłeś gdzieś tam na boisko i byleby nie być najgorszy, zapieprzeć, ale by nie być najgorszy. A nie takie podejście, wiesz, jak teraz jest Wszędzie wpajany, ty, pewność siebie, wszyscy coachowie czy inni, wiesz, od razu wychodzisz, wiesz, pewny. jak, jak, <grym> jak Ona jak, musi z czegoś wynikać, prawda? No to są właśnie z lat, z, z lat młodzieńczych, taka wpajona, wiesz, praca, ale wiesz, nie wychodzenie przed szereg, żeby, żeby zrobić swoje od 10, jak było na przykład na treningu 10, 10 powtórzeń, to ja robiłem 11, wiesz. Ale żeby, wiesz, wyjść samemu, nie wiem, odpowiedzialność, że nie strzelisz rzut karny, no to gdzieś się czaiłem. Bo nie miałem tego wgranego się śmieję na twardy dysk, takiego wiesz, takiego dawaj ja ode mnie wszystko zależy, tak? Robi, robić swoje, ale wiesz, nie wychodzi przecież i dopiero jakiś tam czas upływa, że ty w pewnym momencie mówisz, że ty naprawdę jesteś dobry, nie, a nie... Sory, ja, ja się nie nadaję. To też jest ciekawe, bo myślałem, że od początku to ci jarało ten, ta, ta popularność to, że byłeś na świeczniku, a to z tego co teraz mówisz, to w pewien sposób to cię deprymowało, bo ty też byłeś trochę. Jakby na początku, nie chcę powiedzieć, nie śmiałem, ale brakowało ci wtedy pewności siebie, bo, bo potem ty ją zbudowałeś, bo byłeś potem. Ale i kapitanem, zbudowałem ją i na boisku drugim kapitanem. Wiesz? Ja ją nie zbudowałem w, w mediach, mm -hmm. tylko zbudowałem ją najpierw na boisku. Czyli jakby moją najpierw najważniejsze dla mnie było to, co pokażesz na boisku, tak? I dopiero potem jakby umiejętność jakby dostosowywania się do potrzeb ludzi, tak? Ale, I to ale... fajnie się przełożyło potem, nie? Że Dokładnie. jakby to, to, że byłeś pewny na boisku, to w jakiś sposób potrafiłeś też zarządzać obroną, zespołem, się przełożyło też na to, jak zacząłeś być odbierany w mediach, prawda? I jak zacząłeś się tam czuć w ogóle. Dokładnie. I, a teraz czujesz się swobodnie i pewnie, tak? W mediach. I to jest w ogóle zupełnie inna Moja cecha, która, która, którą miałem od, od, od dziecka, że gdzieś na początku bałem się jakby styczności, bo też nie miałem takiej wiedzy, nie miałem pewności, nie czułem się swobodnie, ale jednak po czasie jakby nabrałem tych cech i uważam, że też mogę się na pewne tematy wypowiadać, bo się na, na nich znam. To nie jest tak, że ja coś, jak o czymś mówię, po prostu sobie wymyślam, tylko po prostu, jak już się wypowiadam, to się na przykład na temat piłki, to się na czymś znam, e, widzę pewne rzeczy i. Dlatego mi jest swobodnie się wypowiadać, tak? I, I gdzieś wcześniej nie byłem przekonany do, do pewnych rzeczy, ale nie wiem, ja też tak analizuję mocno, wiesz? Bardzo dużo analizuję. Jestem po prostu jakby od tego, nie chcę tego robić, ale wiem, mój mózg non stop. No stop, mi daje jakieś nowe argumenty. A może tak, a dlaczego tak, a dlaczego nie? A to, a tamto. A I non stop, on rozmawia ze mną, nie? I ja gdzieś tam też w pewnym momencie mówię: Aha, tu mi podpowiadasz dobrze, tu mi podpowiadasz źle. Ale gdzieś przez te wszystkie lata tak naprawdę on mi podpowiadał negatywnie, nie? Ja się nastawiałem do rzeczy, które mogą się wydarzyć złe, wiesz? I, i później jak miałem taką, wiesz, cechę, że muszę się wszystkie rzeczy zrobić, żeby nie mieć do siebie pretensji, że później na boisko popełniłem błąd, albo się nie przygotowałem, tak? Bo gdzieś mózg mi, a jeszcze to, jeszcze to. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Jak się tego nauczyłem, to mi. Później już było swobodnie. No to rozmawiamy o dwóch y, zupełnie różnych perspektywach czasowych, bo, bo w pierwszej, kiedy do, dopiero to się zaczynało, byś około 20-letnim Michałem Pazanem, teraz no prawie no, znaczy prawie 40, no jakby trochę jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka. Daj, ale, mi, daj ale mi jeszcze, ale 40, daj jeszcze, mi jeszcze pograć. Daj że, mi jeszcze pograć. To, więc jako 40 wcale nie wyklucza z gry zresztą. Y, Zlatan i Brachimowicz chyba jest przykładem dobrym, że można, wiesz, można, można się zachować, Można się zakonserwować w taki sposób, więc y, to też mnie interesuje. A jak odbierałeś to, co się działo z Twoją osobą po Euro 2016, bo tam miałeś ewidentnie taki punkt kulminacyjny Twojej kariery, gdzie i blokowałeś Ronaldo i ten sławetny mecz z Niemcami i to, że te, wiesz, wszystkie memy na Twój temat, e, czy tam minister obrony narodowej, czy ostatnio, no ostatnio jeszcze widziałem taki e, mem, jak, e, nie wiem, czy ty też to widziałeś, ten taki filmik, jak e, jak e, trener Paulo Sousa, w, wówczas trener Portugalii przekazuje karteczkę do Cristiano <grytania> Ronaldo i tam... E, i tam było coś tam, szykuj dupa, nie wiem, co tak takie, ale różne były, no tego... A znam, z... widziałem ten... Widziałeś ten, to, to, widziałeś też to. <laughs> widziałeś. to. E, jak odbierałeś to, co się działo e, po Euro 2016? Ech. No i teraz wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. Ja miałem wgrany system taki, że najpierw piłka, więc... Mnóstwo propozycji reklam, mnóstwo propozycji pokazywania się w mediach społecznościowych, ale gdzieś widziałem, że gdy zajdę na tą stronę za daleko, nie będę mógł się skupić na piłce. tak? A ja w tamtym czasie, jak to ja, chciałem być ogromnie przygotowany do wszystkiego: do każdego meczu, do każdego treningu, bla, 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 bla. Więc yy, z jednej strony starałem się w to wejść. Ale z drugiej strony gdzieś miałem w głowie, że najważniejsza jest piłka, jednak, tak? Że okej, okay, będę miał na to czas, ale teraz jest moment, w którym muszę się skupić na piłce. I wiesz, i to teraz jest trochę sprzeczne z tym, jak teraz wszyscy mówią: o, to jest Twój moment, wykorzystaj to, idź tu, idź tu, idź tu, idź tu. A ja miałem normalnie, nie wiem, 40 propozycji reklamowych, różnego rodzaju. I odmawiałeś? No, większość odmawiałem. Bo tam trzeba było, dajemy na to zrobić. Gdzieś pojechać może. Gdzieś pojechać, 6 postów, nie wiem, 12 relacji, nie? A ja, a, ja, a ja wiesz, a ja wtedy, no o jest, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tam. Wiedziałem, że to mi zaburzy cykl funkcjonowania jako sportowca, jako piłkarza. To będzie sprzeczne z tym, co było wcześniej, a ja też miałem, też tak funkcjonowałem. Że to by mi zaburzyło wiesz cały harmonogram moich jakby, jakby moich zajęć sportowych mojego przygotowania do meczu i starałem się to robić ale w małym stopniu tak żeby, nie, żeby to nie przeszkadzało w, w piłce nożnej a to ciekawe, że nie odebrałeś tego jaki taki taki pik, taki moment, w którym mocno tak, no nie wiem, też nie chcę używać zbytnio anglojęzycznych słów, ale tak wyhypowałeś mocno, że po prostu, że masz taki moment, że po prostu może warto go wykorzystać, bo tak jak ostatnio Julka Szeremeta zdobyła brązowy medal w boksie, to ale teraz to też, też była... trochę inne czasy, wiesz. Mm -hmm. Teraz jesteśmy już 8-10 lat do ale przodu. Ale wtedy też był Instagram, Facebook, media społecznościowe. Ale jeszcze. ja nie miałem styczności z tym, jakby się tego... Po pierwsze, to, co powiedziałem, były trochę inne czasy, ale też druga rzecz, jakby stroniłem od tego, wiesz? Gdzieś tam wewnętrznie jakby szukałem drogi takiej, żeby nie, nie wchodzić w to, żeby delikatnie w to wejść, ale, ale gdzieś tam się nie pokaza. No nie wiem, po prostu inaczej myślałem. Teraz mogę powiedzieć, że też inaczej myślę, tak? Po, po czasie, że, że gdzieś... Można było to bardziej wykorzystać, jeśli chodzi o, o, o rzeczy reklamowe, o rzeczy. E, natomiast na tamten moment to mi nie było potrzebne. Gdzieś tam zarabiałem dobre pieniądze, mówię, dobra, coś tam bym za, zarobił, ale to nie było dla mnie takie ważne. Tylko ważne było dla mnie to, żeby utrzymać formę z 2.16, żeby być przez kolejne, nie wiem, 2-3 lata bardzo dobrym zawodnikiem, i to był mój główny cel na ten moment. A nie, e, wiesz, branie wszystkich reklam, które, które są i które dałyby mi też z jednej strony rozpoznawalność. Z drugiej strony, pieniądze, tak? No, po prostu miałem taki wgrany, wgrany system, że robimy, robimy dalej swoje, nie idę dalej, bo zaburzy mi to w ogóle cykl mojego funkcjonowania, który dla mnie jest najważniejszy, bo nie jestem nie wiadomo jakim piłkarzem, bo jestem prostym, zwykłym zawodnikiem, ale który swoją, jakby, można powiedzieć, wielkość zbudował na prostych rzeczach i na. A, Przygotowaniu fizycznym, na przygotowaniu do meczu, na, na cechach takich wolicjonalnych, a nie byłem piłkarzem, który mógłby swobodnie, nie wiem, kreować, budować, yy, budować grę, robić swoje, i taki zawodnik więcej czasu jest luźny na boisku, a ja nie byłem luźny, tylko byłem po prostu, wiesz, zaprogramowany, więc to by mi zamurzyło cały cykl mojego funkcjonowania, więc wolałem się skupić na rzeczach, na których mam wpływ. Okej, okay, a to nie było cała otoczka z tym związana, czyli te memy z Golesie na Pazdana, yy, piosenka Pazdan bo i to co się w ogóle działo, bo to był szał w Polsce. To nie, nie jest tak, że trochę Cię to przytłoczyło, że jak, y, że jak włączyłeś telefon dwa dni, miałeś włączony telefon po meczu Polska-Niemcy, to po prostu wiesz, miałeś miliony jakichś wiadomości, powiadomień, koledzy Ci wysyłali. To są właśnie te memy. momenty i środowisko, w którym w tym momencie funkcjonujesz. Wtedy byliśmy na mistrzostwach we Francji, mieliśmy zarąbistą atmosferę, chodziliśmy... Wiesz, po meczach ja pamiętam ten czas, wiesz, po meczach na drugi dzień jechaliśmy na rowerach. Wszyscy tam ekipa miałem 10 osób na pizzę, bo mieliśmy zawsze ten dzień wolny po meczu. Wiesz, w ogóle wszystko szło. Wiesz, jak to człowiek się pewnie czuł, żarty, fajna atmosfera. Więc jak jesteś w atmosferze, i też ja odcinałem się od internetu. Nie, Ja powiedziałem sobie, bo ja też współpracowałem z psychologiem, inne rzeczy, o innych rzeczach rozmawialiśmy, ale w głównym główny, najważniejsze było odciąć się od internetu, tak? Czyli najważniejsze rzeczy, które są, są ci potrzebne, a tak funkcjonujemy w środowisku, w którym jesteś, i ono mi dawało komfort. Komfort psychiczny, komfort przygotowania się do, do wszystkiego i tam się czułem naprawdę dobrze. Więc jak byłem na reprezentacji i byliśmy w Labul na zgrupowaniu, wszystko też jakby składało się na to, że będzie fajnie. Natomiast gorzej było później. Wiesz, wracasz do klubu, kolejne wymagania, już nie jest tak przyjemnie, musisz się zająć innymi rzeczami, jesteś rozpoznawalny, ktoś ci tu pisze o wywiad, a ty masz mecz, ty masz mecz za trzy dni. Jak to połączyć, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby się wyspać, żeby nie wiem, nie za bardzo. Y Myśleć o czymś innym, no i wiesz, no i to, i to się nakładało jedno na drugie, a ja już miałem jakby wizję, co się wydarzy, gdy ja się zajmę innymi rzeczami. No tak mój mózg funkcjonuje. To nie jest tak, że ja Czy coś robię. się trochę tego nawet. Bałem się. To nie jest coś takiego, że ja a, wiesz, y, robię to i koniec. U mnie jest tak, że wiesz, od razu. Pięć rzeczy do przodu. Myślę, aha, dobra, ja się zajmę tym, dobra, coś nie wyjdzie, będzie gorzej, i co wtedy? Aha, będę myślał o tym, i to mi się przełoży na mecz, i wiesz? I non-stop, taka jakby planowanie. Mm. Cały czas planowanie, planowanie, planowanie. No i dlatego no, tak funkcjonuję, tak funkcjonowałem, i, i, i zawsze gdzieś mm, staram się, że tak powiem, z tym walczyć albo e, rozmawiać sam ze sobą. Dobra, ale już tak nie jest, wiesz, i cały czas gdzieś być na takiej ścieżce, jakby niewojennej, tylko takiej pozytywnej w tym wszystkim. No ale tak jak mówię, ten okres dał mi ogromne doświadczenie na przyszłość, tak I, i tutaj, wiesz, i przez ten okres, który ja przyszedłem sam ze sobą i też trochę z psychologiem, ale przede wszystkim sam ze sobą, ile ja, ile ja czasu walczyłem sam ze sobą, dało mi taką pewność siebie, swobodę na na kolejne lata, gdzie teraz się czuję pewniej, zupełnie inaczej, e, wiem, no bo pewne rzeczy przeżyłem i doświadczyłem i wiem, że E, e, przez co jest mi łatwiej. Dobra, to inaczej się ciebie zapytam, bo popularność to jest trochę efekt wtórny tego, co się wydarzyło, bo to jest efekt wtórny twojej gry. To jak ty się zachowywałeś na boisku i to rzeczywiście, że te wejścia i były w punkt, i były czyste, i potrafiłeś blokować, no rzeczywiście to były tak, że zagrałeś turniej swojego życia, no taki gdybyś, wydaje też mi się, że gdybyś ją podsumować swoją karierę, no to był taki punkt kulminacyjny, ale nie pod kątem popularności, jakby już odchodzę od tego e, i jakby to zastanawia mnie fakt, czy miałeś taki moment, gdzie potrafiłeś docenić siebie za jakby. I zobaczyć tą drogę, jak wiesz, z małego chłopca, schutnika, yy, i potem z trzecioligowej drużyny, dostałeś się no, na sam szczyt polskiej piłki. Tak, ale później. Czy takie poczucie, że to jest Tak, wiesz, ale później, niemarzeń. w momencie wyjazdu do Turcji. Po czasie do Turcji wyjechałem w 2019 roku i ten okres dał mi jakby taką świadomość tego, że, że, że jednak jestem dobrym piłkarzem, a wcześniej będąc w Polsce, będąc w tym środowisku polskim, e, grając cały czas w polskiej lidze, pomimo tego, że grałem w reprezentacji, gdzieś miałem świadomość tego, ty nie wyjechałeś ani, ani raz za granicę, nie zobaczyłeś innej ligi e, nie czułem się na za piłkarza spełnionego do końca. Tak? Dopiero w momencie wyjazdu gdzieś tam za granicę, pogrania z chłopakami z, z, z innych krajów, zobaczenia trochę innej kultury, porozmawiania z nimi, e, pogrania w, w fajnej lidze, dopiero wtedy poczułem się pe, bardziej pewny siebie, bardziej swobodny. I radosny przede wszystkim, uh -huh. bo to, był, to było to, czego ja uważam, nie miałem, grając w Polsce, że byłem nie, że smutny, tylko byłem taki zaprogramowany, wiesz, od, od A do Z w ogóle nie miałem jakby e, radości z gry, bo, bo tak naprawdę grałem 11 lat w Polsce, a wszyscy zawodnicy, którzy grali e, w reprezentacji, już gdzieś wy, grali w klubach zagranicznych, a wiesz, a jednak ta świadomość bycia tylko i wyłącznie w naszym kraju, nie zobaczenia innej kultury, innych języków, nie porozmawiania z ludźmi, zagrania w fajnej lidze, no, nie dawałaby mi spełnienia. Nie? A, a gdzieś nawet, nawet nawet nie chodzi, w jakim klubie grałem, ale po prostu dla mnie był pewien moment, w którym zobaczyłem, że właśnie to, o czym rozmawiamy, że, że w momencie, jak pojechałem za granicę, też zobaczyłem, że jestem popularny, ale jestem bardziej swobodny. Nie? I w tym momencie dopiero dało mi to ulgę. To mi tak naprawdę dało ulgę, jednak, jednak, e, jednak tak było. I, i, I ta popularność wtedy y, y, troszkę ustała, tak? troszkę ustała, będąc poza, poza Polską. A, a ja się tak naprawdę wewnętrznie czułem doceniony. A nie zastanawiaj się nigdy, jak to jest możliwe, że będąc docenionym, ja mówię o Mistrzostwach Europy w 2016 roku, że będąc docenionym przez UEFA jako odkrycie mistrzostw przez France Football, nie zainteresowały się tobą kluby z Premiership dla Ligi w tym czasie? Bo co, akurat o, o klubach z Premiership dla Ligi to wiesz, to jednak ja miałem te 20... Chodzi mi o zachód, nie? Biem, o wiem, Zabajmy. wiem, ale wiesz... Też trzeba po, popatrzeć, w jakim momencie kariery ja byłem. Ja miałem ja nie miałem 21 lat. Tak naprawdę, że ja byłem produktem, który jedzie za granicę i który o, wypali super, nie wypali, nie. To tak jak jest teraz w Polsce, że, że zagrasz jeden dobry sezon w legi Warszawa w wieku, nie wiem, 20 lat i, i jest 80% szans, że, że pojedziesz do dobrej ligi, tak? Tylko ja miałem 20. Żeby tu nie, 29. 29 lat na piłkarza. To jest już naprawdę ostatni moment, żeby, żeby, żeby wyjechać. Więc tak Robert naprawdę... Lewandowski do Barcelony w wieku 32. No dobra, żeby. ale Robert w wieku 21 poszedł do, do Borussii do Dortmund, więc to, to tak. Patrzymy o wyjazd polskiej ligi. Jeśli patrzymy o wyjazd polskiej ligi w wieku 29 lat do dobrej ligi na zachodzie, no prawie, praktycznie szanse zerowe. Tak? Natomiast zgłosił się do mnie, miałem bardzo dużo propozycji. No, czyli tak miałeś naprawdę... propozycję? Miałem, 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 miałem propozycję. Ja chciałem też wyjechać, tylko tak naprawdę był, był moment taki, że najpierw Legia Warszawa, wiadomo, chciała trochę więcej pieniędzy niż te inne kluby, inne mogły dać za zawodnika, który miał 29 lat, czyli kupujesz gotowy produkt. Dla klubu zachodniego, który kupuje gościa w wieku 29 lat, to jest tylko na to i teraz, czyli płacisz za kontrakt i płacisz tak naprawdę za. A, za zawodnika, tak? A ty w zamian nic nie dostaniesz, bo ty już go nie odsprzedasz. Więc to jest, takie, to jest taka sytuacja, która wiesz, która mało klubów się na to zgadza, natomiast kluby tureckie czy kluby, teraz kluby arabskie, wiesz, które, które mają pieniądze, które chcą na teraz zawodnika, a nie myślą o przyszłości, dajemy na to, że go odsprzedadzą, tylko chcą na teraz wynik i, i, i to, się, to się liczy. No to miałem taką ofertę z Besziktaszu. Który, który też dawał e, bardzo duże e, pieniądze, nie tylko mnie, ale też, też klubowi, no ale, ale gdzieś koniec końców Legia, bo no to był ostatni dzień okienka transferowego, Legia się nie zgodziła. No i. Y, no, i no i nie odszedłem do, wtedy do, 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 do besiktasu natomiast y, gdzieś tam wewnętrznie czułem, że też chcę spróbować, po prostu sił za granicą i. Udało mi się dopiero później, ale, ale, ale w tym momencie jakby moim e, w Prime, po prostu to był moment, żeby wyjechać. Tak? To był, i, I ja bym się poczuł też fajnie, swobodnie, pewnie i też spełniony. I to był moment, w którym jak ja bym w tamtym momencie po, poszedł grać nawet do tego Besiktaszu, to wiem, żebym tam dobrze wyglądał, grał fajnie, grał dobrze, bo to był taki e, czas, w którym ja fizycznie się czułem idealnie, nie? czyli takie 28-33. To był taki, to był taki mój, mój wiek, w którym, wiesz, mogłem grać co 3-4 dni, byłem doświadczony, piłkami podnosi się, że piłkami pod nogę spadała, wszystko mi wychodziło, wiesz. I to był ten czas, w którym, e, jakbym poszedł grać, to co mówisz, nawet czy do. O, nie wiem czy Premier League, ale do jakiejś dobrej ligi ja wiem, żebym sobie poradził, ja byłem na tyle świadomy i na tyle jakby pewny siebie w tamtym momencie i na tyle taki wiesz że no chuj, dam radę, nie? wiesz, to był taki moment bo mi ta reprezentacja dała takiego kopa że, że jestem dobry, dała mi taką wiesz możliwość yy, pokazania się bo ty no byłeś po no też w Legii Warszawa i też zrobiłeś się o Polski i ty byłeś ligowcem roku i ty obrońcą, prawda? Miałe już tam. No to tam był nagrydy, taki tak. okres, gdzie bym nie poszedł, wiem, że bym dobrze wyglądał. I, i, I koniec. I tak by było. Po prostu. Ja też mam takie momenty, jak jestem fizycznie dobrze przygotowany, nie mam kontuzji, i zawsze tak było na przełomie, na przełomie czasów, to ja po prostu sobie tak potrafiłem poukładać klocki. Wiesz, gra na obronie to jest prosta gra, tam cudów nie ma. Ja się jak się nauczysz pewnych rzeczy jesteś fizycznie dobrze przygotowany, to dobrze wyglądasz w meczu, jak nie masz kontuzji. A ja byłem wtedy, wiesz, w, w fizycznie top, to jak wiedziałem, że jak jestem fizycznie top, to na kogo bym nie grał? Okej, okay, może nie, nie zawsze by wychodziło, ale bym był bliską, byłbym pewny, byłbym w kontakcie i, i bym sobie poradził po prostu. To był taki moment. A pod kątem twojego takiego no, przygotowania, performensu, te mecze ligowe, a mecze reprezentacyjne zorzekują na piersi, na czym się różniły dla ciebie? Przygotowaniem mentalnym. Czyli bardziej jakbyś w to. Czyli koszt, koszt przygotowania do meczu reprezentacji, a koszt przygotowania do meczu w klubie, jest w ogóle zupełnie inny kaliber. Mówisz o tym o, o, o woli walki, nie, nie, o determinacji. Nie, nie, nie. Czy... O, o tym, że powiem to, ale zawsze dla mnie mecz reprezentacji był ważniejszy od meczu klubowego. Zawsze. I wiedziałem, że muszę się dokładnie do niego przygotować i wiedziałem, że na co dzień nie gram z takimi zawodnikami, bo grałem w polskiej lidze. I muszę się do nich przygotować, i muszę po prostu w danym momencie być najlepszą wersją samego siebie. Więc wiesz, ja miałem swojego przygotowania od, swojego trenera od przygotowania fizycznego. Ja cały czas pracowałem z osteopatą, ja cały czas pracowałem z e, trenerem klubowym, i gdzieś jednak na te mecze reprezentacji. Tak sobie ustalałem grafik, się śmieję w głowie, że dla mnie najważniejszy był mecz reprezentacji. I, I gdzieś tam to przy, przygotowanie e, mentalne do całego spotkania, cały szereg tych rzeczy, które ja gdzieś tam musiałem zrobić w tygodniu o, i, i podczas jakby tego mikrocyklu e, przed e, przedmeczowego mm, był, no, był duży. No, jednak mecz reprezentacji, jeśli jesteś zawodnikiem e, w kadrze Polski, no, to, jest, e, to jest duży. Nawet po meczu czasami jesteś po prostu wyczerpany. Nie? Wiesz, jednak ten czas do meczu, ta, te wszystkie, nie wiem, te 48 godzin, to myślenie cały czas, cały czas, cały czas, no to jest to jednak zupełnie inne jak, jak mecz ligowy. Do meczu ligowego owszem, przygotowujesz się, ale bardziej pod kątem bardziej przygotowania fizycznego, wiesz? żeby dobrze wyglądać, żeby, żeby, żeby fajnie funkcjonować, bo. Bo nie dzieje się tyle, co w meczu reprezentacji. Nie? Tam cały czas musisz być, wiesz, szybkość reakcji na, na, na odpowiednim poziomie, cały czas doskoczyć, kiedy doskoczyć, wiesz, na wyższym poziomie. Ja nie grałem na wyższym poziomie. Jakbym grał na wyższym poziomie na co dzień, na przykład w, to, co powiedziałeś w Premier League czy w, w Lalidze, no to bym był przygotowany do takiego grania. Ale ja nie byłem do tego przygotowany. Więc ja musiałem dać coś ekstra. Żeby dać coś ekstra, musisz gdzieś tam wewnętrznie sobie to wszystko poukładać. I jak wiedziałem, że na przykład jest mecz reprezentacji, to czasami nawet te dwa, 3 tygodnie przed, już sobie ustalałem cały grafik. Co się może wydarzyć, na kogo będę grał, jak tego, że, że wiedziałem, że jak jest mecz reprezentacji, Pazdek najważniejszy jest mecz reprezentacji. No, no i miałem taki, taki, wgra, taki wgrany system, bo wiedziałem, że jednak wewnętrznie e, poziom stresu, adrenaliny przed meczem reprezentacji jest zupełnie inny jak przed meczem po prostu zwykłym, y, klubowym. I, też... I, i nie mhm. ma in... I nikt mi tego innego nie powie, bo wiem, jak jest. I też rozmawiam z chłopakami. Niektórzy się kryją, niektórzy o tym nie rozmawiają, ale tak jest. Po prostu tak jest. I, i to jest, wiesz, wewnętrzne, po prostu nastawienie się do spotkania. I, a to wymaga, wymaga pewnych y, zasad, reguł. Bo, bo może być tak, że ty zagrasz raz, reprezentacji później już nie zagrasz. No, sorry, jest na tylu gości na twoje miejsce, że żeby się utrzymać, musisz mieć jakiś wypracowany strukturę, cykl pewnych powtórzeń, które robisz na co dzień, które dają ci później w meczu przede wszystkim swobodę i komfort, a nie, że ty jesteś zaskoczony pewnymi rzeczami. To jest mecz reprezentacji, nie możesz być zaskoczony. Albo grasz, grasz dobrze, jak nie wskakuje następny na twoje miejsce. Nie możesz popełnić błędu. I to, co rozmawialiśmy wcześniej, ten wymiar emocjonalny, że chwytasz za serce setki tysięcy ludzi w całej Polsce, którzy, którzy Cię oglądają. Ta, jakby czujesz tą presję, wychodzisz na stadion, powiedzmy, nie wy, 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 wychodzisz na Stadion Narodowy i czujesz, śpiewając hymny, no czujesz, że chwytasz te serca i to i, i jakby na no, Twoje serce inaczej bije na pewno w takim meczu, nie? To jest też niesamowite. No, tak, ale ja miałem, <laughs> ja się śmiałem, że ja wychodziłem ja wychodziłem na mecz reprezentacji, a ja już w głowie miałem co robię na przykład napastnik, dajmy, aha, żebym sobie przypomniał, jeszcze, aha, że na krótki aha. słupek biegnie, tu ma taki zwód, tego, wiesz, ja wychodziłem niby na mecz, a ja byłem już w swoim świecie. Ja nie byłem w świecie, dajmy, na to, że na trybunach ja. A... Że to jest jakiś zniosły moment, nie? Ja wychodziłem po prostu na mecz i ja już miałem w głowie: dobra, to, 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 to jeszcze dobra, jeszcze, to, jeszcze dobra. Mecz i koniec, już luz, nie? Ale jeszcze miałem tak, jakby powtórzenie rzeczy, które gdzieś się przygotowałem, nie wiem, przed tym, nie wiem, dzień, dwa dni do meczu, po prostu powtórzenie przed samym wyjściem na to spotkanie, nie? I to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że ja powinienem w tym momencie oddech i hymn. Ale nie, ja jeszcze miałem, dobra, ja tam hejm, dobra, dobra, bla, 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 gramy. Bo mecz jest ważniejszy niż te wszystkie rzeczy dookoła. Ci ludzie, po, be, będzie czas gdzieś tam za, za 10 lat, będziesz o tym wspominał. Na razie jest robota do zrobienia, nie? I ja cały czas tak funkcjonowałem, że nie na zasadzie, o jezu, mecz reprezentacji, że wiesz, że 60 tysięcy przyjdzie tego, tylko po prostu bardzo to są, rzeczy, trzy, to, no? to są rzeczy niezależne od ciebie, no i tak przyjdą, i tak przyjdą. Wiesz, i tak przyjdą, i tak przyjdą. Ty masz zrobić roboty do wykonania i koniec. I, i tylko to cię interesuje, a, a inne rzeczy po drodze to jest wypadkowa po prostu. Czyli ty się zamykałeś w takim tunelu swoim, tak, że miałeś tunel. takie klapki, że widziałeś, ale to miałeś też na meczach ligowych, że na przykład było też, w Legii... ale mniej. Też, ale mniej. Okej, okay, bo w Legii Warszawa też no kibice yy, byli specyficzni, więc jakby miałeś różne przyśpiewki, różne, no tam też presja przed tymi odpowiedzialnymi, trochę ma inny wymiar. Czy sobie prawda... zdałem sprawę w pewnym momencie, że im mniej emocji, tym lepiej. Wiesz, takich stricte związanych, że frustracja, czy yy, nie wiem, niezadowolenie, nie, po prostu robisz swoje, nie wyszło, dobra, gramy dalej, bla, 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 gramy dalej. I wiem o tym, że ja im bardziej wpadałem w emocje, czyli, a emocje brały się z czego? jak nie byłem odpowiednio przygotowany, jak nie byłem odpowiednio przygotowany, byłem spowolniony. Jak byłem spowolniony, byłem za wolny. Jak byłem zawolny, żółta kartka. I wtedy kocioł na przykład, kurde, jeszcze raz zrobię czerwona, będzie jazda na mnie, nie? I wiesz, i wtedy się robił młyn. Wtedy się robi młyn i myśla za, myśl za myślą. Wiesz, i po kolei wchodzisz w taką jakby spiralę, która nakręca Cię do złych rzeczy, że na przykład y, grasz zwykły mecz, gdzie normalnie byś na przykład nie zrobił ślizgu w danym momencie na żółtą kartkę, ale jesteś tak wkurzony, pobudzony, że idziesz. A wiesz, dobra, stań, on i tak do Ciebie dojdzie, a ty wiesz, że jesteś na tyle pobudzony, że chcesz, wiesz, za wszelką cenę tą piłkę odebrać, a nie w tym momencie będziesz właśnie spokojnie, wycofać się analitycznie. Dlatego mówię. Ja miałem tak, że ja byłem zawsze pobudzony. U mnie zawsze problem był z, jakby, z tym pobudzeniem, żeby to wypośrodkować. Bo ja mam wewnętrznie taki, przed każdym spotkaniem gdzieś wewnętrznie, mam takie coś, że, że sam się umiem pobudzić. I dla mnie zawsze problem było ze znalezieniem tego optymalnego pobudzenia, które było jakby na takim równym wiesz, yy, równym poziomie. I później próbowałem relaksacji, próbowałem medytacji, tych innych. Innych rzeczy, które mi tak naprawdę pomogły, jak wszedłem w ten, w ten trans, taki swój, przedmeczowy, to wtedy się po prostu dobrze czułem. Ja byłem, tak jak powiedziałeś, w, kana w kanale aerodynamicznym, klapki na oczach i tyle. nie I się, ja, ja po czasie mogę, mogę powiedzieć, że podejrzewam, że nie wiem, 70% osób pewnie o tym rozmawiało, jak ja funkcjonuję, albo się ze mnie śmiało, natomiast mnie to nie interesowało. Ja mam roboty do wykonania, ty się możesz śmiać, ja, jest, ja mam swój mecz, to jakby trochę jak sport indywidualny treno, trochę jakby funkcjonowałem i, i mnie to, to naprawdę w ogóle nie interesowało, co ludzie gadają, co ludzie po prostu myślą, wiem, że mam swój moment i nie jestem na tyle dobrym zawodnikiem, żeby się długo utrzymać, ale żeby się utrzymać, nie wiem, te 3, 4, 5 lat. Sorry, ale ja in, 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 innymi rzeczami się nie zajmuję. To jest mój moment, ale przede wszystkim jeśli było wszystko związane z piłką. To jest ciekawe, jak ty masz to poukładane w ogóle, jak świadomie podchodzisz do tego procesu, czyli w ogóle z tymi emocjami też mnie ja możliwić. Ma, jak... Ja mam tak wyczulone, miałem jakby jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne przede wszystkim, miałem tak wyczulony jakby organizm, że wiedziałem, ile rzeczy mogę zrobić w tygodniu, żeby. Na meczu czuć się optymalnie. Czyli jak był martwy ciąg, to 40 kilo tylko robiłem, nie robiłem 50, bo 50 już mogłem wejść w siłę. A jakbym wszedł w siłę, byłoby za mocno, byłbym mało zwrotny, a moc była idealna. O nie wiem, 40 kilach, że jak było 40 kilo, i trzy powtórzenia, dwie czy trzy serie. Ja na przykład chcę i spać, a w głowie mam, robię trzy serie czy robię dwie serie. I wiesz, ty chcesz już i spać, czy dzisiaj, czy nie dzisiaj, wiesz, I dla, y, czy to robić dzisiaj, czy robić po podróży, podróż, dobra, 8 godzin, będę zmęczony, tego, tego, może po podróży nie, może tylko aktywacja, aha, nie aktywacja, dobra, aktywacji nie zrobiłem, ale jednak jeszcze, dobra, aha, aktywacji nie zrobiłem, ale może na przykład y, popatrzeć na, o, przeciw, nie, o, nie, na przeciwnika już patrzyłem. I wiesz, i cały czas gdzieś Rozmowa, co jeszcze? Co, aha, dobra, to nie? Dobra, to to. No, ja byłem w takim swoim tunelu, w którym, wiesz, dobrze się czułem, tak naprawdę, byłem przygotowany na, na, na różne rzeczy i, wiesz, niby z tobą rozmawiałem, a gdzieś już wewnętrznie sobie na śniadaniu, niby z chłopakami rozmawiałem, a gdzieś już sobie miałem w planie, byłem po prostu swoim. No i tyle, no i tak to funkcjonowało. No Chwilę, dużo czasu mi potrzebowałem, żeby jakby znaleźć tym wszystkim swobodę i jakby wyrównać te, te, wszyscy, te wszystkie rzeczy, bo, bo, to, bo, to, bo to trochę trwało. No, no. Tak mam, nie, tak mam nie, nie i, nie i, spalało... i tak analizuję, i tak analizuję i, i, i po prostu czasami nie chcę tego robić, ale jak ktoś mi coś powie, to po prostu nie chcę o tym myśleć. Na przykład na tematy piłkarskie, ale nie wiem, przed spaniem, się zastanawiam, ty, co on powiedział, nie? No i wiesz, i, 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 i wiesz. I... Ale nie spalać to, że masz taki natłok myśli, że jesteś tak mocno w takim analitycznym umyśle, że wszystko spala, a, że... analizujesz, że po prostu czasami jest tak, że po prostu wiesz, może czasami lepiej się poczujesz, kiedy po prostu to puścisz i po prostu i grasz z tego automatu. No tego teraz tego. tak. Mam wiesz, po czasie, wiesz, po jakimś czasie, tak mam, że wiesz, im, i, ale to też wiesz, zależy przede wszystkim na pewno, ja też wewnętrznym wiem, że na pewnym poziomie, na przykład jak teraz gram w drugiej lidze, to nie muszę tego robić, bo, bo i tak większość rzeczy, które, o których my rozmawiamy, wiesz, na poziomie drugiej ligi się nie sprawdza, bo to nie są tak świadomi zawodnicy, nie są tak dobrzy, że tak naprawdę możesz zrobić trening tylko piłkarski i wyjść i grać. Tam Nie ma czegoś takiego, że ty wiesz, patrzysz, zastanawiasz się tego, no bo nie dzieje się tyle rzeczy. A na, na tym najwyższym światowym poziomie się dzieje tyle rzeczy, na które ty musisz być przygotowany, żeby, żeby wiesz, żeby dorównać temu wiedząc, że nie jesteś szybki, nie jesteś jakiś mega skoczny, nie jesteś jakiś mega dobry z piłką, tak? masz jakieś swoje wewnętrzne poczucie, że nie jesteś tak jak ci zawodnicy wiesz, z lig top zagranicznych, no to ty musisz wszystkimi innymi rzeczami nadrobić to wszystko. Żeby nadrobić, trzeba się skupić na reakcji, trzeba się skupić na dojściu do przeciwnika, trzeba na, 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 na rzeczach, na które masz wpływ. Nie? No ja sobie to zdałem sprawę w wieku już, wiesz, 28-29 lat, a nie tak jak większość Wieku 40 lat, jak już kończą grać piłkę i są trenerami. I to jest, to, jest, to jest ta różnica. Ja się zawsze śmiałem, bo mi niektórzy mówią: A gdybym to ja wiedział, no masz czas. To się zajmij tym wieku, jak jesteś piłkarzem, a nie jak jesteś trenerem. Dopiero, a gdybym to ja wiedział, to bym bardziej dbał o siebie, może ja bym spróbował. No, sorry, gościu, no, to jest twój moment, albo, albo ty go wykorzystasz, jak nie przychodzi inny i wiesz. I, i to jest taka właśnie kwestia, że, że ja, ja akurat potrafiłem sobie to wszystko poukładać, ale to, to, tak jak mówię, no, ja byłem w swoim świecie, nie? a jak jesteś w swoim świecie, no to nie zwracasz uwagi na nic innego. Tylko na, na pracę, nie? Tutaj chwila przerwy. Jeśli dalej słuchasz tego podcastu i doceniasz w nim wartościowe treści, zostaw follow oraz swoją ocenę na Spotify i zasubskrybuj ten kanał na YouTube. Podcast wówczas może docierać do większego grona świadomych odbiorców. Dzięki. Ale to już miałeś taką fajną dojrzałość, to mi się bardzo podobało co powiedziałeś z tym, że jak zjebałeś jakąś akcję, to nie po prostu odłączałeś emocje, to znaczy, znaczy odłączałeś emocje, po prostu nie zapętlałeś się w nie, to znaczy nie obwiniałeś ale się, to ale to była zjebałem. praca z tym. To była praca no, z tym. Ale zjebałem i jakby wiesz, możesz po prostu być wkurzony i generować, no i jakby, razy? A, a zła emocja i zaczyna generować kolejne, nie? Że zaczyna ci nie wychodzić, więc to jest A a to bardziej jak kibice ci jeszcze buczą i tam, jeszcze krzyczą, że tam wiesz. Yy... A weź na przykład zje bramkę w trzeciej minucie i masz przy za jeszcze 87 wow. minut. Był taki mecz reprezentacji. E, graliśmy e, o awans. Właśnie o awans 2.16 graliśmy ze Szkocją. Ze Szkocją albo z Irlandią. Nie, przepraszam, z Irlandią u siebie graliśmy. E, z Irlandią u siebie graliśmy. E, Krycha strzelił na 1-0. Jak wygrywamy, jedziemy właśnie do Francji na 2.16. No i wiesz, jakaś taka długa piłka, i chciałem wybić z powietrza piłkę, nie? I nie zauważyłem chłopa, który gdzieś biegł bokiem. Wiesz, sytuacja tak naprawdę bez sensu. No i. pach. Trafiam go. Nie było waru jeszcze karny. Nie? Jedenasta, minuta. Gramy o awans do 2:16. Ty nie masz doświadczenia. Mhm. Ty jesteś po prostu, wiesz, ee, zdany na siebie. Gość strzela 1-1. Remis nam nic nie daje. Gramy w barażach. Wygrana. E, jedziemy. Yy, jedziemy do Francji, nie? No ale nic. Yy, jak to zawsze 80 minut przed tobą, nie? 80 minut przed tobą. I co? I w tym momencie masz wypracowany schemat. Dobra. Kurwa. Wracamy do korzeni. Prosta piłka, zagranie, bez emocji. Zjebałeś, ale gramy dalej, wiesz. Mózg ci podpowiada, wszyscy be... Wsz... mózg w tym momencie ci podpowiada wszyscy będą gadać. Przez ciebie. Jesteś słaby. Jesteś najgorszy, wiesz. Wszyscy dokładnie. Ostatnie twoje mecze prezentacji. Jak mogłeś zawieść? A ty mówisz chuja, chuja. Gramy dalej, nie? Wiesz. <laughs> Zajebiste. Dobra. <laughs> dobra. Mhm. Gramy dalej. Gościu. I co z tego? I ty mówisz w trakcie meczu jest rozmowa w głowie. On ci mówi, że jesteś najgorszy, a ty mówisz no i co? Gramy dalej, nie? Ale to jest schemat wypracowany przez lata. Bo na początku jakby ten schemat, gdzie zjebałeś i jesteś w tym jakby on cię sprowadza na dno. Dużo ja myślę, że dużo sportowców o tym nie mówi, bo po prostu jest ciężko sobie z tym poradzić, bo zawsze myślą o tym, że już będzie i tak to już się wydarzyło. I w tym momencie odciąć się i wejść z powrotem do spotkania, a ja wiesz, że tam później e, ważny jest ten na przykład pojedynek nie? w piłce nożnej, bardzo ważny jest ten, e, e, przede wszystkim w obronie są pojedynki. Jak jesteś blisko, jesteś agresywny, wygrywasz pojedynek, napędzasz się. I właśnie w takim momencie jest fajnie tak. Nie kombinować, nie, nie, nie starać się grać od ostatnich podań, czyli nie próbować ze środka obrony dać asystę, bo się napędzasz jakby złymi zagraniami, zagrać do boku, zagrać do defensywnego, chwilę po prostu spokojnie pograć, wejść z powrotem na nowo w mecz, żeby wejść w mecz, żeby z powrotem poczuć się pewnie, wygrać jeden, drugi pojedynek. Jesteśmy w domu. Jak tego nie zrobisz. Napędzasz się, spirala, spirala, jesteś najgorszy, w głowie wiesz co masz wtedy. Trauma, jak już zagrasz... I często było tak, gdy ulegałem emocjom, bo ja Ci nie powiem, że zawsze byłem idealny, bo tak nie było. I były momenty, gdzie jak było natężenie tych wszystkich spotkań, meczy, czy w czerwona kartka w, w eliminacjach do miszów, to była spirala. I później, jak już padasz ten kocioł taki, który Ci mówi, a będzie źle, no to jak wchodzisz w to, że będzie źle, no koniec. Po powiem prostu ci, koniec. Powiem ci, aż mieczarki przeszły, bo sobie wyobraziłem ile razy ja też miałem te, takich sytuacji, że po prostu jakby wiesz, że twój błąd po prostu wypacza. Rywalizacje, końcowe wynik, i ty wiesz, że po tym meczu, jeśli ten wynik zakończy się w taki sposób, to wszyscy będą mówili, że to przez pazdana, i widzisz te wszystkie nagłówki gazety przed sobą. A inaczej jak podchodzisz, po prostu nawet zrobisz tego powiedzmy samobuja, i możesz. Wiesz, i są piłkarze, którzy albo się obwiniają, przepraszają, wiesz, albo po prostu, no powiedz. właśnie, śmieję się, bo właśnie fa fajny wątek teraz powiedzieć, ja też lubię o tym rozmawiać, bo mało kto o tym rozmawia, właśnie. Też w wieku młodzieńczym. Bym przepraszał wszystkich. Wiesz, przepraszam kibiców. W ogóle często zauważ po meczach piłki nożnej, mm -hmm. przepraszam kibiców, że. Tak. Kurwa, no graj mecz za przeproszeniem, dobra, nie przepraszaj kibiców, no bo to możesz zrobić na boisku. I łapanie nie... się za głowę, no. płacz, różne możesz prawda, to nie? zrobić na, na, na boisku, możesz zagrać. Zjebałeś mecz, zagrałeś słabo, dobra, nie ma co przepraszać, dobra, wiesz, że zrobiłeś źle. Każdy z nas wie, że zrobił źle. Wiesz, wychodzenie, przepraszanie, ja tego nie kupuję. Wiesz, wiesz o co ja tego nie kupuję. Zagrałem słaby mecz. Ja wiem, że sam zagrałem słaby mecz. Później robisz sobie autoanalizę w domu. To zrobiłeś źle, to zrobiłeś, to zrobiłeś. I robisz wszystko, żeby kolejnym spotkaniu... Zagrać lepiej, tak? Ale takie szukanie, jakby w sobie, że to jest jeszcze dodatkowo na, na, nakręcanie się, wiesz? I to też ludzie mają pożywkę. O, przyznał się do błędu, wiesz. Niektórzy stwierdzą to spoko, Możemy bo się jechać, przy... tak. Spoko, bo się fajnie, bo się przyznał do błędu. Z drugiej strony, ty, przyznając się do błędu, też dajesz pożywkę, wiesz, ludziom, i, i, i to jest takie. Z jednej strony wewnętrznie czujesz, żeby o tym powiedzieć, z drugiej czasami lepiej tego nie mówić. Zostawić to. Dlaczego? Bo jak ty powiesz, że przyznasz się do błędu, na drugi dzień w mediach przyznał się do błędu, wtorek dzwoni ci dziennikarz, żeby rozmawiać o tym i zaburzać ci kolejny tydzień w funkcjonowaniu twoim do następnego spotkania. I kolejne dwa czy trzy, trzy dni myślisz o tym... Że przyznałem się do błędu, że jestem słaby, a wiesz, a, a życie idzie dalej. Ty musisz robić trening, musisz odebrać syna ze szkoły, musisz ten, a trzy dni jesteś w tym Bigosie, jest kolejny mecz i znowu zagrasz źle. Wiesz? A, a szybkie odcięcie się od tego i zapomnienie o sytuacji, to jest, uważam, że to jest najlepsza cecha tych, tych, tych dobrych zawodników, którzy utrzymują się na dobrym poziomie. Jest mecz, ok, analiza pach, pół dnia, idziemy dalej. Jest mecz, wiesz, szybko jakby. Przygotowanie się i do meczu i jakby po meczu, jakby w ogóle wiesz, autorefleksja, dobra, ba, 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 ba. teraz ja mam tak, że na przykład robię sobie notatki czasami, mam tak na iPhone'ie, że jest jakiś mecz, dobra, jak mam do siebie pretensje, dobra, oglądam sobie mecz, spisuję sobie na, w notatkach na iPhone'ie, dobra, dobra, to to to, 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 czy mogłem coś zrobić lepiej, no mogłem, dobra, pazuj, dawaj, zaczynamy tydzień, bo na przykład za bardzo sobie sfolgowałem tydzień, dajemy na to i, i, i e, okej, okay. zaczynamy i muszę, muszę zacząć od poniedziałku. Nie od czwartku, tylko od poniedziałku, kolejny tydzień. Więc w poniedziałek już przyjeżdżam do klubu przygotowany do tego, że mecz jest w sobotę, wiesz? A nie, że, dobra, tam we wtorek, środę zrobię, tu sobie zrobię siłkę, tu sobie zrobię górę, bla, bla bla, tu sobie mogę się pośmiać z chłopakami, a i tak myślę swoje, wiesz? Bo ja gdzieś tam mam takie coś, że tutaj tego, ale zawsze gdzieś tam jestem przygotowany do, do pewnych spraw. No i najważniejsze jest to, żeby na następny tydzień nie blokował cię w tym wszystkim, żeby od razu być przygotowany do, do kolejnych spotkań. No to jest najcięższe, to jest po prostu najcięższe i, i o tym sobie możemy, my sobie możemy łatwo o tym mówić, że to apasan tak gada, ale nie, no to jest po prostu najcięższe i dlatego ci zawodnicy, którzy się utrzymują do pewnego wieku na tym poziomie, no to jednak już jest, że samoświadomość, jest jakby ilość razy te same sytuacje, to są powtórzenia, więc tutaj po prostu szacunek zawsze dla tych chłopaków. Powiedziałeś jeszcze e, coś takiego w, w tym procesie, w, w którym analizujesz ten i jesteś w tym tygodniu przygotowawczym do meczu? Powiedziałeś też, że e, stosujesz ten trening e, autogenny, Szulca jako psena, różne medytacje. Na czym to polega? Oj, znowu moglibyśmy rozmawiać rozmawiać. E, wiesz co, no. Bo ty jesteś ewenementem w tym przypadku, w sensie ja nie znam i nie słyszałem wywiadów z innymi sportowcami, piłkarzami, piłkarzami w, tym, w, w tym temacie, którzy w takich e, drobnych szczegółach, elementach podchodzą do całego procesu. Więc dla mnie to jest w ogóle fenomeny. Ale to samo powiedział mój psycholog, że mówi, że w ogóle, że mam tak wyczulone, wiesz, jakieś te, te takie rzeczy wiesz, wewnątrz, że ja nie wiem od czego to jest, po prostu mam, mam pewną świadomość. No to tak, od tego, zacznę od tego pytania, co mi zadałeś, no to, to nie działo się znikąd, nie? Ja gdzieś tam przed 2016 hmm, zacząłem współpracę z psychologiem sportowym i na, od 2016... W prezentacji tak... czy w lidze? Nie na co dzień, po prostu to, że taką że współpracę. Nie, nie, nie współpracę w klubie. Nie, ja uważam, że psycholog w, w klubie sportowym to nie jest dobra rzecz, bo jeszcze nie jesteśmy na tyle świadomi jako, jako naród, jako, jako, jako dyscyplina. Takie rzeczy powinno się robić indywidualnie i, i ja, ja tak uważam po prostu z perspektywy czasu. No, no właśnie, 2016 do 2021? Tak, 5-6 lat. 2022 współpracowałem z, z Damianem, z psychologiem. No i o wszystkim rozmawialiśmy. No i ty się pytasz, medytacja, ja trening autogeny Solca, Ale żeby to zrozumieć, żeby przejść tą całą drogę poprzez przykład meczowy, poprzez rozmowę po meczach, poprzez rozmowę na temat analizy piłkarskiej, ale też co się działo, nie wiem, dzień przed meczem, jak ty się y, czułeś w meczu, jak ty się czułeś przed, dzień przed meczem, wiesz, cała, to jest szereg jakby takiej drogi, którą musisz przejść, żeby zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje i jak się przygotowywać przede wszystkim do meczu. Wiesz, jak byłem młodszy, to lubiłem słuchać głośnej muzyki, pobudzenie, Huka, jazda, tak ruchu, no. wiesz o co chodzi. Jak najgłośniej w szatni głośnik, wiesz. No Ogólnie jest Aha. to bardzo powszechne, żeby głośnik, żeby się pobudzić. Panowie, wiesz, pobudzamy się, wiesz, tego. Im, im dalej w las, tym zrozumiałem, że to nie dla mnie, bo, bo ja gdzieś potrzebuję wyciszenia, zrozumienia, uświadomienia sobie, że jednak mecz to nie jest huki, tylko to jest to dany moment, co się dzieje, żeby, żeby właśnie układ nerwowy przede wszystkim był na na takim poziomie, który widzisz rzeczy blisko i widzisz rzeczy daleko. Nie? Czyli jak jest piłka, to nie tylko widzisz przeciwnika na wprost, tylko też widzisz, co się dzieje gdzieś tam dalej. Nie? I to mnie doprowadziło do takiego momentu, że wypracowałem sobie schematy, które gdzieś dają mi e, swobodę i pewność siebie na boisku, tak? I jeśli chodzi o medytację, trening autogenny szulce czy Jakobsena, no to wiesz, no to jest coś, co próbowałeś na sucho. Próbowałeś na sucho, tak? I później mecz. Pasuje ci rozmowa z psychologiem? Nie pasuje, tak? A spróbuj sobie tobie ten. Rozmawiamy jak ten trening. ono ja mówię spoko. A spróbujemy tego. Dobra. A Bo w dwóch na przykład słowach mogłobyś powiedzieć, na, na czym on polega? Wyciszenie ciała z jednej strony i z jednej strony wyciszenie umysłu. tak. To jest jakby podejście pod medytację, tak naprawdę trening autogenny szulce i trening autogenny Jakobsena. Po prostu jest tyle bodźców na co dzień, masz tyle bodźców, że musisz po prostu przed meczem się wyciszyć. Żeby się wyciszyć, potrzebujesz jakichś przyrządów. I te przyrządy to jest czy trening autogenny Szulca, czy medytacja, czy trening autogenny Jakobsena. I to też jest kwestia taka, że jeden Ci podejdzie, jednemu podejdzie trening Jakobsena, drugiemu podejdzie medytacja, trzeciemu, nie wiem, trening autogenny Szulca ze względu na lektora, ze względu na, nie wiem, jedni lubią szum, las, wodę, drugi lubi, dają na to Musisz sobie wypracować to, co Tobie po prostu odpowiada i wyciszyć się, wyciszyć się przed meczem, żeby później mieć świadomość jakby tego, Wyciszenia, wyciszenia na meczu. I ja na przykład teraz yy, przed meczem jak na przykład jesteśmy w szatni, przykładowo, jesteśmy w szatni przed meczem, to chłopaki przyjeżdżają i wiesz, ja się śmieję zawsze jak to w tych drugich, trzecich ligach, że to mócka, wiesz, na pierdzielanka, jedziemy na nich i, i, i gramy, nie? A ja gdzieś wiesz szukam sobie, szuka, szuka sobie jakiegoś miejsca, w którym mogę spokojnie założyć słuchawki i gdzieś te 20-30 minut po prostu się wyciszyć. Ale nie robię to tylko bezpośrednio przed meczem, tylko też staram się to zrobić te 2, dwie, 2,5 dwie godziny przed meczem, żeby już przygotować się do tego, czyli robię sobie na przykład trening autogenny Szulca te 2,5 godziny przed meczem to trwa, dajmy na to 13 minut. E, później jadę na mecz, i w trakcie meczu już bardziej po prostu, czy medytacja, czy jakieś takie uspokojenie. Mam taką aplikację Calm na iPhone'ie, którą zawsze biorę ze sobą i jeżdżę, i tam jest na przykład, jest, czy jest medytacja, czy są jakieś różnego rodzaju inne, e, inne rzeczy, które możesz po prostu użyć. I to jest bardziej na zasadzie takiego wyciszenia, odcięcia się od bodźców. I teraz na tym, tym to polega. Kiedyś potrzebowałem, nie wiem, nawet dzień przygotowywania się do tego. Czyli jak już był mecz na przykład reprezentacji, przykładowo w y, sobotę, to ja już w piątek już ze dwa razy puszczałem sobie i trening autogenny taki, i, 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 i medytację, i w dniu meczu tak samo, na przykład do południa, żeby już na przykład te, te 4-5 godzin do meczu być jakby. Y, y, Mieć w głowie tylko mecz. Natomiast teraz mniej potrzebuje, i to jest kwestia tak naprawdę tylko i wyłącznie przyzwyczajeń twoich i e, takiego spokoju, który, który potrzebujesz do, do zagrania meczu. A z czym konkretnie e, z takim największą bolączką mierzyłeś się we współpracy z psychologiem e, sportowym? Z czym najbardziej zależało ci, e, który element chciałeś w sobie udoskonalić, poprawić najbardziej? No przede wszystkim wypracować sobie te schematy takie, wiesz, przedmeczowe, tak, żeby ten koszt energetyczny przede wszystkim tego przygotowania był jak najmniejszy, tak. Czyli na przykład kiedyś dużo analizowałem zawodników, bardzo dużo, bo chciałem się przygotować na, na przeciwnika jednego czy, czy drugiego. Samemu sobie robiłem notatki, analizowałem, przeglądałem instata, Y-Scouta. A później, jak już zacząłem rozmawiać z psychologiem, to on mi powiedział, że tak naprawdę wiesz, ty nie zapamiętasz wszystkich rzeczy na mecz, tylko te 3-4 rzeczy, bo tak funkcjonuje twój, twój umysł, że może tylko 3-4 rzeczy zapamiętać na dane spotkanie. I jak to po prostu obniżyłem te wszystkie rzeczy? Czyli z, przykładowo z, nie wiem, z, z analizy 4-5 godzinnej zrobiłem na przykład 20 minut, nie? I to mi dało jakby taką swobodę. Przede wszystkim e, współpraca z psychologiem dała mi. E, Zmniejszenie tego kosztu energetycznego, który zużywałem przed meczem i po meczu, i tak samo e, przede wszystkim zachowania na meczu, o, o czym po prostu porozmawialiśmy, że gdzieś masz wypracowane schematy co w wypadku, gdy zjebiesz, zagrasz dobrze, czy nie wiem, są jakieś sytuacje wyjątkowe. Masz po prostu swoje schematy na to ustalone i to nic, nic nie jest w stanie ci zaskoczyć. I jeśli nic nie jest w stanie Cię zaskoczyć, Wtedy i forma, i swoboda, i rozmowa, wszystko jest fajne. Mm -hmm. Po prostu. A, ciekała, no... No, a to był na, 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 na tym wyższym poziomie reprezentacyjnym? To był pewnego rodzaju standard, że inni zawodnicy też zwracali na takie ja myślę... szczegóły, detale uwagę? Mogłeś z nimi swobodnie od, o tym rozmawiać, czy byłeś raczej outsiderem w tych tematach? Wtedy z nimi nie rozmawiałem, wiesz, bo tak sobie ee, też tak myślałem, że, że nie byłem na tyle świadomy, że każdy tak ma, nie? Myślałem, że tylko ja tak mam, wiesz po czasie rozmawiamy, że większość tak ma tak naprawdę i niektórzy po prostu nie potrzebują w ogóle tego. To, o czym ja mówię, na przykład inny zawodnik w ogóle tego nie potrzebuje, wiesz? I to jest ta, to jest ta różnica, że każdy jest inny, musisz się do, dostosować do tego, na jak, jak, jak ty funkcjonujesz. Są zawodnicy, którzy po prostu grają mecz i w ogóle, jak mnie posłuchają, to powiem, że jestem jakiś, wiesz o czym on gada, bo on na przykład gra na poziomie reprezentacyjnym, wiesz, bardzo długo więc to jest kwestia indywidualna natomiast wiem, że mecz reprezentacji wywołuje wśród, przede wszystkim u nas też w Polsce, wśród, wśród zawodników, no naprawdę to są emocje ogromne emocje, bo wiesz, że wszyscy oglądają tak jak powiedziałeś, jest to sport narodowy i ty to czujesz, że wszyscy na przykład, jest teraz mecz z Portugalią i wszyscy rozmawiają o meczu z Portugalią w Polsce, każdy chce bilet jest, wiesz, to jest tak, jak mówię, narodów, ale, ale gdzieś wszyscy o tym rozmawiają i wiesz, że to będzie ważny mecz, i też musisz się do niego, musisz się do niego przygotować, więc wewnętrznie mm, masz tą świadomość, że będzie to ważny mecz, nie? I żeby cię to nie sparaliżowało, i to jest to, jest wszystkim najważniejsze, żeby, 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 te, żeby ta swoboda a przede wszystkim zawsze będę wracał do tego, żeby była swoboda. Na meczu. Żeby była swoboda, musisz być pewny siebie. Jak jesteś swobodny, grasz swoje. Jak jesteś zestresowany, grasz, grasz po prostu prosto. Na, I grasz yy, tak, żeby nic nie zjebać, a żeby też nic nie e, zrobić ponad, to, to grasz wtedy prosto. Więc, więc tak naprawdę czasami stres podczas meczu zmniejsza się nie? i wtedy grasz już bardziej swobodnie. Ale jednak, jednak ten myśl reprezentacji związany jest z tym, że, że, że musisz być odporny na stres I, i, i tutaj utrzymują się ci zawodnicy, którzy mają. E, którzy są pewni siebie, swobodni i którzy wiedzą, jak grać na, na, na wysokim poziomie. I potrafią sobie z tym radzić, bo tak jak powiedziałeś, prawda, że jakby jest ta presja, jest to zainteresowanie mediów nawet na, na takim 2016 rok, gdzie no, ta presja była duża, ta ilość tych informacji w internecie, nawet jak odpaliłeś telefon, to miałeś milion powiadomień, no to rzeczywiście jak miałeś taki czas, że mogłeś się całkowicie odbłycować, zrelaksować, jakby nie wchodzić w tę analitykę umysłu, nie zaśmiecać głowy tymi rzeczami, tylko skupić się na tu i teraz, na procesie, na tym, że jutro jest no to jest jakby, wiesz, to jest, to jest umiejętność radzenia sobie z presją, prawda, na tym polega w ogóle też scenik mentalny i w ogóle praca z psychologiem, że to jakby, no, to jest jeden element, że ty masz umiejętności, ale dwa, no wiesz, co z tego, że masz umiejętności? Musisz, na musisz mieć narzędzia, musisz mieć narzędzia, to dokładnie. jest takie, właśnie śmieję się zawsze, że takie słowo nie, 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 nie z psychologii, ale musisz mieć narzędzia, żeby posługiwać się nimi podczas meczu. Że jest dany moment, coś się wydarzyło, okej, okay, pamiętam tą sytuację, robię to, okej, okay, na przykład zjebałem bramkę, trudno, gramy dalej, okej, okay, jest, jest fajnie, jest fajny moment, nie ma, musisz być skoncentrowany, nie ma, że jest fajny moment, że możesz trochę się rozluźnić, nie? Na przykład grając na obronie, wiesz, jest fajny moment tego, okej, okay, czasami wchodzisz w takie flow, to cię, to cię samo ciągnie, ale ogólnie musisz być gdzieś tam wewnętrznie przekonany, że, że, że jeszcze, jeszcze nie jest koniec meczu, wiesz, po prostu. Przerobić pewne rzeczy na sucho, nawet na treningu, bo często się o tym nie rozmawia, ale pewne rzeczy, na przykład wprowadzić w treningu czy w meczu sparingowym. Jak coś Ci odpowiada, jak wprowadzasz to w meczu sparingowym, czyli w meczu nie o punkty, tylko w meczu towarzyskim, gdzie nie masz tego stresu, że masz swobodne, swobodne spotkanie, coś Ci odpowiada, czy jak trening autogenny Szulca, robisz, nie robisz go od razu na meczu reprezentacji, tylko robisz go, dajemy na to, miesiąc w okresie przygotowawczym pasuje, robimy, nie pasuje, nie robimy i ja Ci nie powiem, że, jednemu, że, że wszystkim będzie to pasowało, Nikt w ogóle nic nie będzie e, pasowało, ale uważam, że warto takie rzeczy spróbować, żeby czuć się pewnie. Dobra, a tak wracając jeszcze do, do, tej, no, do tej nowej huty, jeszcze zastanawiam się jak byś Ty nazwał, skądś wziął się Twój fenomen, czy raczej nazwałbyś się talenciakiem za, za dzieciaka, czy raczej byś powiedział, że byłeś takim, nie wiem, pracującym że rzemieślnikiem, który zostawiał po treningu i łupał od rana do wieczora. Straszny Rzemieślnik. Nie, straszny rzemieślnik. Rzemieślnik, rzemieślnik. Nie miałem nigdy jakiegokolwiek e, talentu więcej jak, jak, jak rówieśnicy. I tyle, no po prostu praca. E, też to sobie przypominam. Miałem takiego trenera, gdzie w wieku, wiesz, już 11 lat mieliśmy wpojone e, takie rzeczy, że, że wiesz, nie, nie wolno było w ogóle nie przyjść na trening. Nie wolno było. Na przykład była. Mm, zielona szkoła, to wszyscy jechali na zieloną szkołę, a, a trener. jaką? Zielona szkoła. Co? Zieloną szkołę to sobie pojedziesz, nie? I, i szedłeś na trening, i wiesz, i, i gdzieś wewnętrznie tak ci nie wiem, czy zrył mózg, nie wiem, jak to można powiedzieć, ale tak ci je po prostu na, nasterował wewnętrznie. Wiesz, że, 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 że trening to była świętość, jak on mówił, 10, to robiłeś 11. Z drugiej strony nie dawało ci to takiej swobody, to, o czym rozmawialiśmy, że byłeś za bardzo aż tak nakręcony na to, że, że, że na tą robotę, na brak kreatywności, może tak. I to, to, to powodowało troszkę brak kreatywności, tak. I dopiero pewne rzeczy nabierałeś to później. Natomiast jeśli chodzi o, o, o Pracę, o wpojenie pewnych wartości, to uważam, że to był przede wszystkim właśnie sposób yy, dyscyplina w tych młodych latach, gdzie yy, no, uważam, że ciężko jest teraz trafić na, na takich trenerów, którzy gdzieś. Yy, teraz jest trochę inne, inne pokolenie i, i sam z tym czasem mam problem, że mam syna, który, który gra i jest zupełnie inny ode mnie, i tak naprawdę nie wiem, jak on będzie funkcjonował, bo ja uważam, że ma więcej talentu niż charakteru, no, tak naprawdę, że charakter trzeba w nim wyrobić. A ja, miałem, ja nie miałem aż takiego talentu, a, ale gdzieś wewnętrznie, jak mi człowiek powiedział, 10 to robiłem, 11, nie? po prostu. No i tak było. No. Ciężko, jest, to jest też. Dużo pracy do, do, do wykonania, bo to zupełnie się pokolenie zmieniło, i, i nie możemy siebie teraz porównywać do obecnych, do obecnych czasów. Często są na ten temat różnego rodzaju rozmowy, natomiast ja uważam, że to jest zupełnie inne pokolenie, inne, inne, inne podejście, i, i teraz trzeba trochę inaczej pracować. A ciebie takiego charakteru nauczyło podwórku? Ty się wychowałeś na takim prawdziwym, klasycznym podwórku, klasycznym... gdzie się łupało w piłkę od rana do wieczora, te takie piłki były złotami, po co się takie łaty odrywały? Klasycznym. Ja byłem nie? na klasycznym. to nowe boiska żużlowe też takie były? Pamiętaś? Na asfalcie. Na asfalcie. No, no, yeah. Kurzawa, słuchaj, z jednej strony była kurżawa, z drugiej strony był asfalt. I... Co się kurzawa, w się żużlowe? Żu żu nie. nie. Kurzawa to była taka, że kiedyś, było, kiedyś tam była trawa, a potem już nie było trawy, i myśmy mówili, że gramy a, na no kurzawie, tak, nie? Tak, tak. Wiesz, gdzie mecz? A na kurzawie, nie? Na kurzawie czy na asfalcie? nie? No i jak coś coś się Co na to asfal... za pomysł w ogóle, żeby betonowe boiska, nie? Budować i jeszcze żurzel kiedyś był, nie? Powiedz, taki czarny, że taki umorosłony, wracając. i co? słuchaj, i nie było tych, systemy. Wiesz, miałeś bramki, ale nie miałeś siatek. No wiesz, siatę. i walnowałeś bramę, i trzeba było trzy minuty przerwieć. Ta... Wiesz, co chodzi, bo, bo trzeba no. było nie no to były, wiesz, inne czasy, no właśnie też na ten temat rozmawiamy, że teraz dzieci mniej czasu spędzają na zewnątrz, a kiedyś my cały czas... A, kolei, a masz orliki z kolei, nie? I, takie, I sztuczną trawę, i siatki, No ale, ale wiesz jak było, szedłeś na boisko, zawsze ktoś był, jak nie z tymi, dobra, gramy mecza, nie? No to gramy mecze, no to grałeś mecza i inni przyszli, no to grałeś znowu mecze, no i tak, i tak w kółko, no ja byłem, wiesz... Z, 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 stricte z Nowej Huty e, i tam nie tylko mecze się działy, ale różne historie się działy, o których lepiej no, nie bo gadać. No Huta jest taką złą sławą bardziej. To znaczy, jest, to teraz już jest spokojniej mi się wydaje. Natomiast, ale kiedyś, kiedyś. No, to, kiedyś to, no, to uczy charakteru takie, wiesz, taka, to jest, ta, ta, no, takie podwórko z Nowej Huty? I, na pewno, i ludzie, na, pe z mierzesz, na, no? na pewno uczy charakteru, a ja też byłem, powiem Ci, z takiego dobrego domu, więc ja akurat patrząc na, na tych zawodników, których ja miałem w hutniku, a, a, a gdzie ja się wychowywałem, to jak trochę byłem nie chcę powiedzieć inny, ale ja miałem, miałem w porządku, wiesz, i rodziców, braci starszych. miałem Naprawdę nie miałem żadnych, wiesz, jakichś tam, e, jakichś tam problemów, o których niektórzy mówią: O, że ojciec, nie wiem, pił, albo ma, matki nie było, wiesz? No, nie, ja miałem wszystko poukładane, więc pod tym kątem, e, pod tym kątem, miałem, miałem, miałem fajnie. Natomiast patrząc na chłopaków, którzy ze mną grali, no to, no to, to wiesz, to żeby zliczyć. Jakiś tam zawodników moj, mojego pokroju, to takich jak było 20%, a 80% było zawsze z jakimiś problemami albo z, 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 innymi, z innymi rzeczami, więc wychowałeś się w tym. Ja miałem na tyle świadomość, że ja widziałem, wiesz, jak jest dobrze, nie? I, i tutaj ich stroniłem od, od, od tych rzeczy. Ja widziałem, że na przykład jest, nie wiem, e, e, no, wiedziałem, że będzie Krakowia na Wisłę, wiedziałem, że będzie walka, dajmy na to, że na osiedlu obok zaraz będzie tam w przełączce spotkanie, no to wiesz, ja udawałem, że jestem z nimi, ale uciekałem na przykład do domu, bo nie chciałem tam być, bo ja, ja nie chciałem być w miejscach, gdzie się będzie coś działo, nie? Ja wiedziałem wszystko, wiedziałem, co się dzieje na osiedlu, wiesz, kto z kim, kto, gdzie, gdzie nie wolno wyjść, gdzie, gdzie będzie wjazd zaraz czy coś, natomiast no nie chciałem tam być, po prostu nie chciałem tam być, nie chciałem mieć z tym styczności i, i wiesz, i, i i miałem jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że, że nie chcę tam być. Bo co, co będzie, jak przyjdę do domu i co powiem rodzicom, że wiesz, że ja jestem e, huliganem, wiesz, a, a, a koło ciebie byli byli tylko tacy, więc to też y, no ciężko. Jak nie masz w domu poukładane, uważam, że, że to nie jest To nie jest Twoja. To nie jest twoja Rodzisz się z czymś i jak masz jakiś tam przykład, to jest łatwiej po prostu i tyle. A piłkarsko wtedy się wyróżniałeś? Powiedzmy, jakbyś miał sobie przypomnieć taką sytuację, że gracie podwórkowego i wybierane są składy. Dobry byłem. Byłeś wybierany jako byłem. jeden? Byłem, byłem bo wybierany, byłem. bo byłem taki wiesz, zadziora, nie? Zawsze byłem zadziora, zawsze byłem, natomiast nie, no byłem wybierany na podwórku, tak, ale na przykład już w futniku, w moim roczniku, to też trafiłem na super rocznik, nie? No i... I teraz tak, wracamy do, do czasów, że jednak, żeby się rozwijać, musisz mieć dobrych chłopaków koło siebie. Jak masz średnich, no to sorry, ale się nie rozwiniesz, nie? A jak masz dobrych chłopaków, którzy, wiesz, są od razu dobrzy, którzy mają dobre charaktery, to idziesz szybciej, rozwijasz się. Ja miałem na tyle, na tyle, farta, za przeproszeniem, że w moim roczniku z moim trenerem miałem po prostu gości, którzy, wiesz, byli dobrzy. Tylko kwestia była taka, że ja zawsze byłem czwarty. Czwarty, piąty. Graliśmy na hali. Zawsze grałem w pierwszej czwórce, ale tak. Ci z przodu oni robotę robili, a ja gdzieś tam im z tyłu zabezpieczałem, więc tam do, do wieku 16 lat, czy tam 15. O nich się nie gadało, tylko o nich się gadało, bo oni bramki, wiesz, jak to jest. Bramki, jeden na jeden, dribbling fajne, chłopaki, wiesz, wszyscy gdzieś bardzo dobrzy, dobrzy piłkarsko, a ja gdzieś tam po sobie z tego zabezpieczę. Natomiast w tych wszystkich kadrach Małopolski, między 11, 12, 13, 14, to ja na wszystkie lata jeździłem. To tak, że byłem, byłem dobry, ale nie byłem. Wydaje mi się, żeby nie, nie powiedział nikt, że, że ja z nich wszystkich będę pierwszy i będę zrobił największą e, karierę i największy progres, bo. No bo więcej było głośno o, ch o chłopakach, którzy mm, grali z przodu przede wszystkim. A to prawda, że ty w wieku 7-8 lat jeździłeś sam na treningi tramwajem przez nową Hutę? Nie, no nie, no 7, nie 8, bo to trochę czasu. No, 7 8, to nie, już jest taki z pierwszej klasy. wiesz, co w ogóle? Nie, 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 nie. Ja w wieku w ogóle, w wieku 9, 10 lat dopiero zacząłem, więc zacząłem dopiero w wieku 10 lat, ale po roku czasu, nie? Czyli miałem 10, już ci mówię. Miałem 10. Pierwszy rok jeździłem, dowozili mnie na treningi, a myślę, że albo po roku, albo po pół roku już jeździłem 123 autobusem. Nawet pamiętam tą drogę codziennie na 123 i później 15 tramwajką dojeżdżałem na hutę na, na treningi. No i tak przez 10 lat, nie? przez 10 lat wiesz, z drugiej strony też nie wiem, po czasie mogę powiedzieć. Że miałem, miałem szczęście, tak? Z drugiej strony, że byłem w, w, w Nowej Hucie, bo jak widzę innych zawodników, że mieszkają w internatach, muszą wyjeżdżać z domu rodzinnego w wieku, nie wiem, tam 12-13 lat. Żeby, a ja, ja sobie mieszkałem z rodzicami, e, miałem znajomych tu, tu, tu. Na imprezę z tymi, dobra, na imprezę z tymi, okej. Okay, tu o, z, chłopaki są co dzwonisz tylko, ci aktywni? Nie, no to dzwoniłeś do tamtych, więc takie życie na co dzień takie miałem fajne, nie, bardzo, bardzo fajne miałem życie podwórkowe i, i to mi dało ten komfort, że mogłem sobie trenować w dobrym klubie, tak naprawdę z dobrym trenerem, mając życie podwórkowe, gdzie mało kto w dzisiejszych czasach takie rzeczy ma, bo wiesz, teraz jest, już masz te 10-11 lat, już nie wiem... Tak, jak u nas teraz w Krakowie, już Krakowia, czy Chutnik czy Wisła, już się podbiera, bo że jesteś dobry, oni już to widzą. A wcześniej było tak, że wiesz, miałeś swobodne życie na co dzień, miałeś życie na osiedlu i miałeś życie, nie wiem, w szkole, bo ja do liceum normalnego chodziłem, a później, a później miałeś tak samo życie z chłopakami z klubu. I ja nie byłem uzależniony tylko od piłki, wiesz. I to było, to było też trochę szczęście, że, że, że ja się cieszę, że nie miałem tylko styczności z piłkarzami. Bo jakbym miał tylko styczność z piłkarzami w tamtych czasach, no może nie wiesz, no może byłoby ciężej, jeśli chodzi o takie sprawy <grych> no, tu się rozmawia tylko o piłce, a to rozmawiałeś też o, o, o innych rzeczach, więc... No taka społeczność podwórkowa, teraz też mi się wydaje, że chyba raczej już nie ma takich rzeczy, nie, że po prostu już tam różne takie... No mało tego jest, no bo jednak, wiesz, jednak nie ma tak, że tak jak wspomniałeś, że wychodziłeś na, na podwórko i, i spotkałeś tego, tamtego czy tamtego, teraz, wiesz, większość jest wszystko przez rodziców kontrolowana, bo nie tu, a tutaj nie można, a tu lepiej nie, a tu, wiesz, no no i, no i tak jest, że, że, że w ogóle czasy się zmieniło, ale ja też tak uważam, że nie ma co tego porównywać, po prostu mamy większą też świadomość jako rodzice i, i, i tutaj wiesz, czasy się zmieniły. Tak, a miałeś takiego idola z dzieciństwa? Ty też chyba byłeś z takiego pokolenia, co kupowałeś te gazetki Bravo Sport, pamiętasz Oczywiście. takie? Oczywiście, no. Bravo I tam Sport, takie i, I plakaty były takie, co potem wieszałeś ta taśmą klejącą nad łóżkiem, nie? Też miałem, miałeś. miałem, miałem, ja miałem. Pamięta... Czy, czy, czy czyje plakaty wieszałeś sobie nad łóżkiem? Ja pamiętam, słuchaj, moje pierwsze koszulki, jakie miałem, przy tym pamiętam, był nabór na hutniku, no to miałem Davor Dawol był taki na pasty Davos z Real, no. Dawol z Realu Madryt i Mark Overmars, pamiętam wtedy w Arsenal, wtedy Arsenal, Overmars, był, no. o, Arsenal był bardzo dobry i, i, i Szuker I pamiętam, to były moje. To był Bergkamp też taki. Dennis, wiem, o jak, no, Denis Berkamp, Berkamp no. tak. Tam był, wiesz, Patrick Vieira tam Arsenal wtedy, wiesz, był, 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 był bardzo dobry i, i to były moje, moje pierwsze koszulki. No pamiętasz te czasy, wszyscy pamiętamy te czasy, że wiesz, wychodziłeś gdzieś na Bazar i tylko. Patrzyłeś, a. jaką koszulkę wziąć, wiesz, koszulka cztery dychy kosztowała 39. Stronie, no 20 tysięciolecia Warszawie. W Warszawie, no były, na, na a u nas, siedziła, tak a u nas w Krakowie się jeździło na Tomeks albo na tandetę, to wszyscy z Krakowa ci powiedzą, że wiesz, się śmieje, jak się garnitur mierzyło, to mierzyłeś, wiesz, za kotarum, no, garnitur. Tak. Wiesz, można. No, a nie, 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 bo garnitur mierzy. No, nie, no i wychodziłeś i, i ten. No, takie czasy były. No, ja pamiętam Raula i Dawidca, pamiętam, bo miał te okulary takie, ja wtedy chodziłem w okularach, to mi imponowało, że my takie gogle, pamiętasz, nie? No pamiętam, ale to był no Dawid, Dawid miał go Sidorf. No te te czasy Holandii to pamiętam, jak miał bardzo dobrych piłkarzy. I wiesz, no, ale to po prostu, no tak było. Wszyscy tak, wszyscy no, tak. mieli. Aha, jeszcze, jeszcze pamiętam z piłkarzy, z piłkarzy polskich, to śmieszna sytuacja, że kiedyś a miałem właśnie plakat Tomka Hajty, z którym później grałem w jednym klubie, który później był moim trenerem. I, i, i wiesz, taka trochę też śmieszna sytuacja, że, wiesz, że, 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 że kupujesz gazetę, masz plakat, a później z kimś grasz. No to wiesz no, no to tak. też, też fajne momenty <laughs> nie, w życiu. Nie? A jeszcze byś w tym momencie, gdzie zagrałeś z Tomkiem Hajtą mecz? Tak, ja grałem z nim w Górniku Zabrze, nie w reprezentacji nie, ale grałem z nim w Górniku Zabrze jako, jako zawodnik. On był 15 lat starszy, a później był moim trenerem w Jagiellonii, więc a, aha, wcześniej miałeś jego plakaty. Mm -hmm. to, jest taki, wiesz, to, wiesz, to są takie nie. fajne historie, których, o których wiesz, fajnie się później rozmawia po czasie. Mm -hmm. A pamiętasz taki moment, gdzie przylepili ci łatkę takiego zawodnika brutalnego? Tak, pamiętam. W 2013 roku chyba też było spotkanie z, no, 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 też z Irlandią, ale na stadionie e, na stadionie narodowym. To był ten słynny Kung Fu... Tak, Kung ta Fu baza. No, ta no i wiesz. I, i, wtedy, I wtedy ta cała moje postrzeganie było jako osoby, która jest tak naprawdę fizolem, który się wpierdziela i tak naprawdę nie umie grać piłkę. No i, no i wiesz, no i to się wszystko zmieniło, nie? Po, po czasie, gdzie e, jakby postrzeganie mojej osoby ze z, nie że ze złej, tylko z, jakby z zawodnika, który jest prosty i który nie jest niezbędny na, na zawodnika, który, który jest bardzo dobry. I, I tutaj właśnie to są te momenty takie, które, które czasami decydują e, o tym, czy, czy, czy dasz radę, czy, czy, czy sobie pracujesz. Chyba też swojego czasu e, Michał Probierz, e, chyba był jak trener Jagiellonii Białystok, chyba za, zakazał ci robienia wsi zgów, tak, tak, to prawda. prawda? To, jest, to jest domena chyba obrońców. W ogóle, że grasz twardo i mocno pewnie, to jest chyba, to jest chyba coś, za co za, 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 za powinien być chwalony. No tak, ale wiesz co... Y to był moment i właśnie Michał Probierz był trenerem, który jako, muszę powiedzieć, jako pierwszy w seniorskiej karierze powiedział mi odwrotność. Bo wszyscy mówili, idź tu, On powiedział: Chłopie, po co ty to robisz? Ty jesteś na tyle dobry, że właśnie ustawieniem zakazał mi robienia nie że ślizgów, ale że wiesz, takich rzeczy, które nie zawsze, nie bądź taki jakby wiesz, że, że napięty. Swoboda, luz. Jesteś dobry, wiesz? Widział, jak ja trenuję. Ja bym cały czas zaangażowany. Zresztą w drugą stronę. powiedział, mówi, weź trochę z luzu, jego kościół. Weź, Ja, na przykład, w dziadku, jak wiesz, graźmy dziadka, nie? Czyli tam dookoła jesteśmy ustawieni i za 20 podań zostajesz jeszcze raz w środku, ale jak siatkę dostaniesz, to też zostajesz jeszcze raz w środku, nie? No to wiesz, jak już było 13, ktoś źle zagrał, ja już bym, fuh, czemu mnie, wiesz, że chciałem, żeby to było to 20, spokojnie, pasz, weź trochę luzu, pograj, nie wiem, zewnętrznym, tu, tego, czemu ty się tak napinasz? Mówi, chłopie, ty masz na tyle umiejętności, że ty powinieneś poradzić. No i, no i tak, ja tak zacząłem myśleć, że ty, Czemu ja trochę swobody nie złapię, nie złapię, nie złapię? No i ja zaczynałem tą, złapać tą swobodę, i jak zaczynałem złapać tą swobodę, to dopiero stałem się tak naprawdę pełno, pełnoprawnym piłkarzem, bo wcześniej to no, rozmawiamy. No, miałem gdzieś tam wgrany w ten system, że, że, że wszystko muszę zrobić od A do Z, i. i no i tak to funkcjonowało, więc pewnie bardzo ważne teraz widzę z perspektywy, na jakich trenerów trafisz. No. Możemy rozmawiać o różnych rzeczach, ale najważniejsze jest, na jakich trenerów trafisz. Nie klub, w którym grasz, nie. Oczywiście zaczynamy od rodziców, ale też od trenerów. No, i jeśli jest trener, który dotrze do ciebie i który, który umie rozmawiać przede wszystkim, bo to wiesz, teraz się mówi, o super trener, piłkarsko, umie cię rozwijać, ale który jak, jak nie rozmawia z sobą, to Ty w ogóle nie, nie zrobisz kroku do przodu. Trzeba umieć rozmawiać i widzieć zachowania przede wszystkim dzieciaku. To no ty się sam nazwałeś e, tak jako piłkarz późno dojrzewający, tak, prawda? Tak, A jakie tak. były rzeczy dla ciebie takie nowe na takim profesjonalnym poziomie? Bo ty dosyć zrobiłeś szybko, bym powiedział, taką karierę. Bo By tak, yy, byłeś w Hutniku, trafiłeś na testy do Górnika, Zabrze, tam, zagrałeś pięć meczów w ekstraklasie, i potem trafiłeś do reprezentacji, reprezentacji hmm. Polski. No to, to, jest, to, jest, to jest ultra szybka droga, nie? W sensie taki przeskok dla Ciebie to było dla Ciebie. Było dla Ciebie tam coś takiego nowego, takiego na tym etapie? Tak, ta, no je, tym no. <głos》>, zupełnie inne funkcjonowanie, no wiesz, podejście do zawodu, eee, szybkość grania, szybkość grania, decyzje, wiesz, jak grasz gdzieś w trzeciej lidze, czy grasz w pierwszej lidze, czy nawet jak grasz w ekstraklasie, a później wchodzisz na poziom reprezentacyjny, wszyscy Umieją grać tak naprawdę wszyscy szybko grają i ta szybkość reakcji, szybkość e, tych zagrań, które są wszystko szybciej. Na wyższym poziomie jest wszystko szybciej. Szybciej myśleć, szybciej podawać, szybciej zastanawiać się. Nie ma czasu na, wiesz, bo to jest wszystko wszystko idzie e, w tą stronę. Ja też potrzebowałem chwili, żeby wejść na ten odpowiedni poziom i w tym 2008 roku nie byłem jeszcze na tyle zawodnikiem świadomym, i, który jest e, z jednej strony mentalnie gotowe, a z drugiej też piłkarsko też nie byłem, nie byłem na takim poziomie. No ale e, mając na uwadze te mistrzostwa, bo ja później pojechałem jeszcze na mistrzostwa e, do Austrii. I tak do Austrii na no, 2008. Pojechałem na te mistrzostwa, nie zagrałem tam żadnego spotkania, natomiast to mi dało taką e, Zapoznało mnie z tym, co, co może być w reprezentacji. I później miałem długą przerwę, nie grałem tam te 6 lat w reprezentacji, natomiast ta, ta dłuższa przerwa i, i możliwość już widzenia, jak jest tak na tym wyższym poziomie, dała mi ten komfort w 2016, 2018, że ja już byłem gotowy na to i przygotowany, co tam się może dziać, i też już byłem, no, rozmawialiśmy na ten temat, bardziej pewny siebie, mm. I, no, i byłem wtedy swobodny, i byłem wtedy zawodnikiem takim, jak ludzie ode mnie. Co mi oczekują, I, i, i gdzieś jednak te doświadczenia, ja uważam, te doświadczenia z wcześniejszych lat, one ci dają, e, może na początku jesteś z nimi, e, stresujesz się tym wszystkim, nie wiesz, jak, czy będziesz dobry, nie będziesz dobry, po prostu bardzo się stresujesz, ale później po jakimś czasie to już sobie uświadamiasz, że były takie momenty i sobie dałeś radę, więc wiesz, później e, jest ci łatwiej, nie? I, i tutaj jednak te doświadczenia. Trzeba lepiej wejść w pewne rzeczy, nie cofać się, nie? Jeżeli na przykład boisz się wziąć odpowiedzialność, wejdź to, trudno, nie poradzić, ale później, nie wiem, za dwa trzy tygodnie, czy tam za dwa 3 lata, e, stwierdzisz, OK, miałem taką sytuację, ale radę. I tam jest też taki fajny moment, że nie tylko Tomek Hajto, ale przyjrzesz nagle na zgrupowanie, tym bardziej, że ty myślisz taki dosyć krótki czas, w, do, w którym trafiłeś do tej reprezentacji, że wiesz nagle pi piłkarze, których oglądasz w telewizji, no których tak. często miałeś jakiś poka... nagle, wiesz, patrzysz i jesteś z nimi na, wiesz, na jakieś odprawie, nie? Tutaj patrzysz, wiesz, no, nie? Też taki fajny moment. No dokładnie, no dokładnie, no i, i wiesz, na początku troszkę stresu, ale później już, wiesz, funkcjonujesz z nimi normalnie. Teraz też jest podobna sytuacja, ale w drugą stronę, że ja jestem znany, a widzę jak ci zawodnicy, wiesz, w moją stronę niby są ze mną w szatni, ale się ten, ten troszkę pardon, boją się ze mną rozmawiać, wiesz, co ja im mówię. So, chłopie, Mówisz no, o wieczystej teraz. Tak, o wieczystej. Czy, 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 czy jakieś inni zawodnicy, którzy gdzieś tam się przemieszczają i mnie widzą, no Że no normalny człowiek, weź, Ja przede wszystkim zawsze mogę pomóc w aspektach piłkarskich. Nigdy nie jestem taki, że jak, Tylko ja nie lubię wychodzić przez szereg. Nie? Jak ja widzę, że ktoś. Ja nie będę do niego podchodził i nie będę cię słaj. To to to, 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 to. Jeśli ktoś Jeżeli tego nie chce. Jeśli ktoś tego nie chce. Ja widzę pewne rzeczy, na przykład, widzę jakoś podań wśród niektórych zawodników, wiesz. Ja niby nie gadam, ale widzę swoje. Wiesz, co chodzi? Nie przykła przykładanie się, ale wiesz tak, jak ja chcę przypomnę, jak ja byłem w ich wieku, jak mi na przykład jedno podanie nie wyszło albo coś, to ja bym został, nie wiem, pół godziny po treningu i waliłbym non stop. Trudno, nie, nie wychodziłoby mi sto razy, ale bym walił po prostu wiedział, że na przykład ktoś mi zwrócił uwagę, że źle podałeś, no to ja później bym sobie wziął to do głowy i starał się tak robić, że, że, żebym miał odpowiednie to podanie, tak? Ja widzę pewne rzeczy, tylko wiesz, no to jest kwestia, a, ty nie możesz wymagać od kogoś, albo ktoś od siebie wymaga najpierw, to okej, okay, to możesz z nim porozmawiać, jak chcesz się rozwijać, nie? A to prawda, że kiedyś jak przekierujesz na zgrupowanie na łyso i w bluzie, to ochroniasz nie chciał cię? Nie na na ja mówię, że pazan, ja mówię, że no, to już była ta historia, nie? Ja wiem, że pazan, no, że na zgrupowanie, no na pewno kurwa ty na no. reprezentację, nie? Gdzie, gdzieś ty się nadajesz, nie? Tak, coś pomyślał, bo nie popatrząc, no. patrząc na mnie, w mówię, nie, na no serio, na no serio, no, na bank, ty na reprezentację, nie? I dopiero taki Marusz Pawełek przyjechał, mów, ty Pazi dawaj, bo ten, bo, bo, bo musimy na, musimy iść tam na, na obiad, a ja mówię: no, 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 nie chcieli mnie wpuścić, chłopie, ty. No i wiesz, a no ja wiesz, dresak w dresach, 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 bluzie wiesz: chłop z przyjechał, wiesz, na, na kadry, nie? Nie w ogóle nie nie no. zna się na modzie, na niczym, nie? I no. musisz funkcjonować w tym, w tym społeczeństwie, nie? To takie, takie były czasy, teraz już wiesz: teraz już jest pokolenie Instagrama, innych czy TikToków, że wszyscy wiedzą mniej więcej, jak się ubrać, jak tego, a wcześniej to, no, wiesz, tak naprawdę wyrąbane na to, no tak. jak wyglądasz, tylko jechałeś i, i, i czułeś się swobodnie, w swoim, jakby to. Nie? Ja kiedyś pamiętam, jak mieliśmy zgrupowanie reprezentacji polskiej w Hiltonie, bo tam był w Hiltonie, w Hilton 3, tam, three. E, to był na, nie, nie na Wawrze chyba, na Wawrze, to jest, no to na Wawrze no, no, tak Kiedyś byliśmy, co była ta taka, e, chyba nie wiem, czy ty też tam byłeś, e, co tam polewali, wóz strażacki polewał, była taka akcja, jakiś challenge taki. Że tam nie było mnie. Ice Bucket, pamiętam. coś z takiego góry. i to z góry ich polewali, to wtedy była konferencja reprezentacji Polski w rugby i reprezentacja Polski w piłce nożnej I pamiętam te, wtedy tam się poznaliśmy z reprezentacją Polski w piłce nożnej, no to pamiętam jak reprezentanci Polski przyjechali, no to to rzeczywiście była torby Wersacze, Gucci wszystkie, no widać, że tam jest outfit za kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie wiem, ale to mówię jeszcze wracając do tego no nie wszyscy, wiesz wiesz, wiesz o, Pamięci, o co się... to w tych co ja widziałem to byli no, wszyscy, tak, ale, ale to, wiesz... To też jest to środowisko wymusza w tobie. Wiesz o co chodzi? Często jest tak, że środowisko wymusza w tobie ubiór, bo nie możesz po prostu wśród ludzi, którzy gdzieś tam się obracają, ty byś, wiesz, wygląda, wyglądasz inaczej i ty też z jednej strony nie zawsze tego chcesz, ale musisz pewne rzeczy zrobić, bo, no bo, no bo wymagają, są takie wymagania, no po prostu. to tak jak jesteś w jakiejś firmie, której wiesz, obracasz się w, nie, z biznesmenami, to też nie przyjdziesz, <laughs> w Adasiach, nie? Mhm. Po prostu. No. Czy tam jakiś... Albo jeśli w to Limited Edition. No, no musisz mieć jazzy, no nie możesz mm. mieć zwykłych, nie? No Bo ta. przyjdziesz w zwykłych maratonkach, to pomyśl, no co, z konia spadłeś, no. No tak jest. A powiedziałeś o tych, o tych trenerach, że to też jest kluczowe, żeby trafić na tych trenerów na swojej drodze. Czy masz takich trenerów, których wspominasz z sentymentem, ale którzy... Może nie tyle imponowali ci taktycznie, ale których mógłbyś powiedzieć, że otoczyli ci taką ojcowską opieką. Ja uważam, że miałem w ogóle dobrych trenerów, wiesz? I na dobrych trafiałem. I tutaj też trzeba mieć troszkę szczęścia, nie? bo to możemy rozmawiać o tym, że ktoś się rozwinął, ktoś się nie rozwinął. Ja uważam, że miałem dobrych trenerów, w miarę fajne środowisko do, no, do grania w piłkę wśród Chłopaków w Nowej Hucie. Później tak samo trafiłem na na ciekawych trenerów, czy, czy trenera na wałkę, czy tak jak wspomniałeś, trenera probierza, A, to byli wszyscy moi trenerzy klubowi, więc wiesz, to nie byli mi trenerzy reprezentacyjni, to, moi, to byli moi trenerzy klubowi, czy Czerczesow, czy, czy Berg, e, to, to byli naprawdę dobrzy przede wszystkim trenerzy i każdy, ma, każdy miał inny każdy miał inny warsztat, od każdego się czegoś nauczyłem i uważam, że miałem to szczęście, bo patrzę sobie z perspektywy, gdzie ci trenerzy później byli, no to czy trener Nawałka reprezentacja, czy trener Probisz reprezentacja, czy Czerczesow reprezentacja na Rosji, czy, czy, czy Berg trener, też bardzo, też bardzo dobry trener, gdzieś tam na Cyprze cały czas siedzi, w różnych klubach jest. Więc, A takie, najmniej... któremu najwięcej zawdzięczasz? Ciężko mi jedną osobę powiedzieć, też nie chcę, tak, wiesz, yy, stricte jednej, yy, jednej osoby wymieniać. Na pewno trener Nawałka nauczył mnie najbardziej, najwięcej takiego mm, profesjonalizmu, że tak to określę. Nie? I to był trener, który wbił mi, bardzo dobry trener, przede wszystkim to był klubowy dla, dla młodych chłopaków, bo wiesz, po, po czasie człowiek mówi, kurwa, no nie wytrzymałbyś, ja już bym nie wytrzymał za niego na przykład kolejnego sezonu, ale po czasie mówisz, on ci, on ci wbił tyle automatyzmów, takich wiesz, z życia nawet, z, nie wiem, z szatni, jak żeby, żeby buty, czy wiesz, takie rzeczy stricte o, o, o rzeczach piłkarskich ale też boiskowych, zachowania na boisku, czy przygotowania do meczu, takiego wiesz, że, że Całego tego cyklu, o, ciepła woda, zimna woda, regeneracja, trening na górę jak to zrobić, wiesz? Wbił ci tyle tych schematów różnego rodzaju. No a ja jestem taki, że ja łapię wszystko, wiesz, ja koduję, nie? koduję co, mi, co mi odpowiada i co mi na przykład nie odpowiadało, to wiadomo, że nie robiłem. No ale trener Nawałka mi wbił na, 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 na największą ilość tak naprawdę profesjonalizmu i. To mi dało taką, jakby, taki backup na przyszłość, nie? że ma, mam to, wiem co i jak i wiem jak jest na wyższym poziomie. I jak się tego nauczysz, że, że, że piłka nożna to nie tylko wiesz, zabawa, tylko to jest po prostu robota, to jest ciężka robota i, i sorry, jak się do tego nie, nie nastawisz tak, no to, no to na pewno jest yy... Jest ciężej. A ciężko ci się potem współpracuje z, z takimi osobami, z którymi byłeś kolegami na boisku? Powiedz, o... O no Peszki jest teraz moim trenerem. No właśnie, o, powiedz o, tom o Tomu Kuchajcie, nie wiem, czy tak się odmienia, o, to, o tom, nie wiem, o Tomu Kuchajcie, myślę, ale teraz nie. masz właśnie z, myślę, Sławek Peszko jest na pieczystej Kraków, to... spoko, bo e, ja lubię właśnie ludzi, którzy... Mm, jakby... Bo to jest facet, z którym chodziłeś na imprezę, nie, no nie, nie myślę, raz że... byłeś na imprezy, to też jest człowiek, który lu, lubił sobie też poimprezować i nagle tutaj wchodzisz, że nagle Wiesz, możesz dostać powiem, od niego zjebę na treningu. Trenerzy na, na wyższym go... poziomie, i tacy znaczy luźniejsi, nie, nie, nie powiem, że luźniejsi, ale trenerzy, którzy gdzieś grali, gdzieś tego, oni po prostu więcej rozumią pewnych sytuacji, nie? I, i po prostu jest, jest taka historia, że ty możesz z nim pogadać. Ja nigdy nie, nie lubiłem trenerów, którzy się kryją. No kurwa, nie grasz, to nie grasz. Czemu on ma się mi tłumaczyć, że ja nie gram? Rozumiesz? No nie gram, to nie gram. No to Czyli bubie, otwarte karty. Otwarte karty. Wiesz, ja sobie z nim porozmawiam na stacji benzynowej na temat, e, co tam wczoraj robiliśmy i pożartujemy, ale jak jakbym powiedział, kurwa, Pazi, ostatnio chłopaki wczoraj e, dobrze zagrali. Ja miałem kartki, nie grałem. Kasol z Mikim wchodzi, grają. No kurwa, twoja decyzja, no ja cię rozumiem, bo zagrali na zero z tyłu, grają. I szanujesz to. Nie ma masz pierwsze. Czemu ty masz mi powiedzieć tego? Ja to szanuję, bo ja to rozumiem. On też jest trenerem. Jakbym był trenerem na miejscu, a nie, że na przykład przyjdzie do ciebie. Są tacy trenerzy, nie chcę mówić jacy, ale są tacy, co przyjdzie do ciebie w tygodniu i teraz wiesz, podejdzie tak lekko do ciebie: no, dobrze pracowałeś, teraz będziesz grał. Takie, wiesz, takie podchody. Nie lubię czegoś takiego, bo to jest na chwilę. To jest, to jest na moment, bo na moment jest na przykład potrzebny jest zawodnik X, potrzebny ci jest, widzisz, że ten, tamten wypadł, wypad, na przykład kontuzję ma, to ty teraz masz świadomość, o, ten będzie grał, to ja y, będę go trochę kurwa, go trochę, wiesz, nie? a dobrze wyglądasz. A wiesz, wyczujesz takie rzeczy. Jako zawo słuchaj, zawodnicy, ja się zawsze śmieję, że zawodnicy od razu to wyczują, że na przykład wypadł ci jeden gość i na albo na hamach chcesz go za przeproszeniem udupić. I pokazujesz mu taktykę na meczu, że on to zrobił źle, to zrobił źle, a pompujesz tego drugiego, gdzie widzisz, że on lepiej wygląda w tygodniu. Wiesz, to są takie rzeczy śliskie, na które, na które ja mi się wydaje, że większość zawodników to wyczuwa, więc e, trzeba też być świadomym. Ja też, jak, jak byłbym kiedyś trenerem, nie wiem czy będę, ale, ale, ale na takie rzeczy też musiałbym uważać, bo trzeba równo wszystkich traktować, trzeba być sprawiedliwym. I, i jak ktoś wygląda lepiej w tygodniu, to ty nie musisz mu tego mówić, tylko o, ty tam so, sam wiesz, że ty dobrze wyglądasz i trener to powinien widzieć, a z sobą nie, nie musi teoretycznie z sobą rozmawiać na ten temat. Nie? I ze Sławkiem Peszką na pewno jakbyś nie, 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 nie poszedł w stronę trenerską, to nie miałbyś problemu ze sportową emeryturą, bo Sławek Peszka jest <głos》> współwłaścicielem Cloud MMA, więc na, namówił Tomka hajtę Wawrzyniaka, więc w tym temacie myślę, no, ze, że... Słuchaj, ze Sławki to jest tak, że że więcej gadamy na temat niepiłkarskich niż no. piłkarskich. I to mi się właśnie podoba. Wiesz, że co dzień? Bo też już masz przesyć tej piłki, a ze Sławkiem gadamy, co tam, jak tam, wczoraj tego wiesz. Ktoś no. jest swoim trenerem, ale my się rozmawiamy normalnie. I to się szanuje takich rzeczy, wiesz. Tak samo jak ktoś by był moim trenerem i rozmawiał na takie tematy, ale wiedział, że jak daje na boisku, to daje na, jest kurwa robota na boisku, dobra, nie rozmawiamy o piłce. Ale po prostu na tyle są już piłkarze teraz świadomi, że trzeba z nimi po prostu normalnie po ludzku pogadać. Pożartować czasami, wiesz, pogadać, a niektórzy po prostu mają taki wiesz skrupę, w której nie chcą, nie chcą się przedostać, bo myślą, że piłka się oszuka, nie? A tak naprawdę wiesz, większość zawodników po prostu są, są świadomi, nie? A nie robił podchodów, żeby zawalczył, na przykład z Tomkiem Heito? Nie robił. A już mi, zawalczyłbyś? Już mi mówił z, z dwa, trzy razy, ale nie, nie, ja nie, nie, nie chcę, nie, 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 jestem tego zwolennikiem i miałem was trzy, cztery propozycje i nie, nie, to nie dla mnie. Super, dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Dzięki.